dzieci wychodzą mi z brzucha. O wow, ale jestem mały. Jupi, jestem wysoki. O wow, zazdroszczę ci, bracie, serio. Ja bym też chciał być taki wysoki. Ale no, na razie jestem taki niski dosyć, widzowie. O, a nasza mama jest dosyć wysoka, Simon, nie uważasz? Tak, mamusia, kocham cię. O ja też ciebie kocham, mamo. Ciebie lubię, Simon, ale Fire Road, ty jesteś trochę za niski na mojego syna. Wypadł! A, mamuniu! O, mama mnie chyba nie lubi, widzowie. Ała! Zapiszemy twoją wysokość. Jej, mamusiu! Hop, hop! Ej, ja też chcę być taki jak mój brat. Ej, mamusiu, zmierz mnie! Małego fajerucika. O, jestem trochę ciekaw, co ona mi da. I ty, synku, jesteś najgorszy, nie lubię cię. Ej, no jak to? Jestem jeszcze wkurzony na tym zdjęciu, bra. To jest nie fair, że traktujesz mojego brata lepiej, bo jest wyższy. Jak chcesz być taki wysoki, to pij Bloxy Cole. To mam Bloxy Cole, mamo? Okej, okay, no to spróbujmy. Ej, co jest? Powiększyłem się, wow. Let's go. Simon, mogę być taki jak ty, zobacz. Nam. Wow, urosłem. Fajrut, jak ty to robisz, wow. Patrz, po prostu biorę Bloxy Coladę i teraz ją piję. O, wow, ej, i czy ja będę wyższy. Ej, czy ja będę wyższy od ciebie, wow. Simon, będziemy równi. Nie może. Ale jak to? Ja będę najwyższy, bo... O nie, on się powiększa, ej. Sajbobek, tak się nie robi kolej. O nie, Simon, Sajbobek, nie przesadzasz troszeczkę? Wysoki już, co? Nie mogę przestać rosnąć. Ej, to jest nie fair, moja Bloxy Cola już ledwo działa. Bra. Ale dobra, chodźmy do mamy, co ona powie. Mamo, mamo, zobacz, o ile wyższy jestem. Wow, przebiłem moją starą wielkość o 2 razy, wow. A Sajbobek? Nie, mamo, patrz na mnie, jestem lepszy. Jaki cudem. Wow, jestem z ciebie dumna, synku Simonie. Ale ty, Fire Road, wyglądasz za nisko. Wypad, a mamo. O, widzowie, dostałem w papę. Teraz mama sobie przepaprała. Musimy pokazać jej, że będę wyższy. O, tylko jak? Aby dostać się z powrotem do rodziny, musimy osiągnąć tę miarkę, widzowie. O, tę przy księżycu, a ja nie wiem, czy ja dam radę. Okej, sprawdźmy, czy się mierzę dobrze. O, ej, dobra, przebiłem miarkę płaczącą. Teraz tą, o nie. Ej, czekajcie, tak, przebiłem to, zobaczcie. A teraz tą. O nie, tej nie przebiję, musimy stać się wyżsi. Ale jak? Ej, dobra, po prostu zacznę pić Bloxy Kolejadę. Niam, 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 niam. O, wow, zobacz, jak się zwiększyłem. Let's go, I love it, aha, aha. O, ale to jest smaczne i zobaczcie, jak jestem wysoki, zaraz dobiegnę do tego. O, ale kto to jest? Koledzy, kim wy jesteście? My to bulerzy i oddaj w dumę. Ej, nigdy ci nie oddam, zostawcie mnie. Ej, ja jestem zwykłym chłopcem. Mały chłopak na tym świecie, a, główną rolę grał, bo już nie gra. A, no, to jest moje. O, znęcanie się nad ludźmi nie jest dobre, wiecie? Nie, przepraszamy. O Jezu, znowu zostałem okradziony. Ale czekajcie, co to tam jest dalej? Czekajcie, widzowie, na tym placu zabaw jest Bloxy Cola, która daje razy 3 wielkości za wypicie. Wow, musimy ją zdobyć. Dzień dobry, mogę się dostać do środka? Najpierw sprawdźmy wysokość. Okej, okay. Dobra, podejdźmy tutaj. O, i... Ej, co? Ja nawet nie dosięgam do połowy. Bra. Ej, ale kto to jest? O, kto jest mój brat? Ej, siema bracie, piona, brachu. Wiesz co, młody, nie zagaduj do mnie, jestem wyższy od ciebie. Nie lubię mojego brata. No dobra. A jest teraz prawdę, czy mogę wejść tutaj? O! Ja, on może tam wejść. Jaki wysoki, proszę bardzo wchodzić. Ej, to jest nie fair. No dobra, to ja muszę dostać się innym sposobem, czyli włamaniem, haha. Uwaga, wow, let's go! Kocham się włamować na plac zabaw, bez zgody. O nie, dobra, to jest Simon. Bierzemy Coca-Colkę. Okej, mamy ją i teraz ona powinna nam dawać razy 3. Wow! Ej, dobra, to jest epickie, widzowie. Wow! Jak my szybko rośniemy, teraz mamy razy 3, czyli zarabiamy coraz więcej. O nie, Sajbobek mnie widzi. Cześć, bracie, co tam u ciebie? Mam nadzieję, że nie jesteś wkurzony na to, że jestem troszeczkę wyższy. Ej, to jest nie fair, oddaj mi to! Niestety nie mogę tak zrobić, bracie, sorry. Oddawaj to, uwaga! I masz... O nie! Nie, tylko nie załapę, nie załapę! Wow! Ej, dobra, miałem farta, ale również Simon mnie oszukał. Ale dobra, widzowie, przynajmniej jesteśmy wyżsi. Dobra, pierwsze, o, nice. Teraz kolejne, okej, okay, udało się. Trzecie, let's go. I czwarte, o, let's go. Zobaczcie, o ile wyżsi jesteśmy od poprzedniego razu. Let's go, my guys. I teraz żyrafa, o nie, tego nie przebiliśmy. Ale spokojnie, skoro mamy taki progres, to zaraz dołączymy do rodziny z powrotem. Ale jak ja mogę być wyższym, żeby dołączyć do...
Co to ma być? Przepraszam, kim wy jesteście, panowie? To jest wyścig, każda tabliczka daje ci plus 1 wysokości. Okej, okay. Spoko, masz głos, mordeczko. Ej, ale zaraz, Simon, ty też bierzesz udział w tym wyścigu? Tak, ale ty masz zakaz fajnego brania tutaj udziału. Ale jak to? Ej, dobra. Nie, ja biorę w tym udział i rozwalę cię. Wow. Nie, Simon na śmiech zawsze wygra. Ale dobra, gotowy na wyścig? Okej, okay, lecimy. A, okej, okay, teraz tak, jak wejdę w to, to chyba stracę, o nie? O nie, ja straciłem, co jest? Ej, to ja biorę to pyk i uwaga, wyższy jestem. O nie, dobra, to ja biorę, czekajcie. Za późno. Ej, co jest? Gościu, teraz ja spadnę przez ciebie, no nie. Dobra, teraz ja biorę szybszy, biorę większy. Dobra, co? Teraz kolejny. Poczekaj, czekajcie. Firebobek. Mam cheat, jak kliknę shifta, to ja mogę szybciej biec, let's go. To są haki w realu, dobrze, że tak. Zabierasz mi wszystko! Właśnie o to chodzi, chodzi, żeby, no, tobie zabrać, mordeczko, dobra. Lecimy, lecimy, wow, zobacz, jak ja się zwiększam. Ej, przyjacielu, zostaw coś. Nigdy, mordo. Hop, o, jak ja się zwiększam. Oho, jupi, jej. I teraz ten, pyk. I zobaczcie na to, jak jestem wysoki. I kończymy ten race. I wygrałem, kto wygrał, panie Chip and Dale? Ha? Co to ma być? Fałsz, nieprawda, aman! Ej, Simon, to akurat było troszeczkę chamskie. O nie, nie bij mnie, nie bij mnie! Widzowie, boję się go troszeczkę. Jesteś tak szybki! Haha, jestem szybki, bo jestem niższy. Okej, okay, zobaczmy, jak urośliśmy. Zobaczcie, tu było ostatnie nasze. Wow, 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 wow! Przebiliśmy żyrafę! Mam długą szyję jak żyrafa. Na, 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 na. I sobie tutaj śpiewam. Ale dobra, teraz widzowie, musimy znaleźć nowy sposób na zdobywanie wielkości. O, tutaj coś widzę. Pójdźmy tam. O, wow, czy to jest to, o czym myślę? Czy to są skoki? Oho! Czyli teraz jak będziemy skakać, to będziemy coraz wyżsi. I to jest Fire Junior. O, wow, dobra, skok. Hop. O, zobaczcie, jakie rosnę, co jest. Dobra, nice, powolutku rośniemy i coraz wyżej. A i w ogóle, jeśli ktoś chce ze sklepu z fireout.pl Fireucika Juniora kupić, to zapraszam. Oczywiście nie zmuszam, ale jeśli ktoś chce, to fireout.pl. Let's go. Najlepszy pluszaczek, ponieważ jest taki słodziutki, minutki. Jak on umie przytulać, ale co. No dobra, to teraz tak, mamy tutaj lody. Uwaga, hop. Jej, udało się, jo, rośniemy, zobaczcie. Dobra, teraz to. Hop, nice, znowu. I dalej rośniemy, jo. To nam daje aż tyle wysokości, że to szok. Dobra, teraz kolejne. Hop, a, dawaj, przeskakuj. Jej, dobra. I kolejny wzrost zyskujemy, zobaczcie, to niby nie widać tego. Ale jesteśmy coraz wyżsi, no, jo. Dobra, teraz to. Hop. Spirala skok. Jesteśmy jeszcze wyżsi, let's go. O nie, ta żyrafa to może być challenge dla mnie. Firebobek, wracaj tu, nie możesz być wyższy. O ty, ja będę, wow. Przeskoczyłem to, dobra, i zyskuję ciągle wysokość. O nie, Firebobek, tu mnie dogania mnie. Ten nubek mnie nie chce dogonić. Wow, jej. I teraz wyżsi jesteśmy. Zobaczcie, nawet w porównaniu do tego drzewa teraz się powiększamy, nice. O nie, Simon tu leci. Oh no, oh no. Uwaga i let's go! Co jest? On użył jakichś haków na stówę, tak się nie da, dobra. O, dawaj, dawaj, idę przez drzewo. Nice, udało się i teraz się powiększamy coraz bardziej. Let's go i teraz uwaga przez motel. O, jej, haha, let's go, powiększyliśmy się jeszcze bardziej. Tak, jest epicka, zobaczcie, coraz bardziej się powiększamy. Yo, i teraz uwaga, nad tym. Wow, wow, elo Simon, wow. Jak się dotarłem? I zobacz, jak się powiększam w porównaniu do ciebie. Prym. Yo, zobaczcie na to, jak ja się powiększam, to jest powiększanie się. O nie, Simon, Simon. Jupiej, do księżyca jeszcze dalej. O nie, jak on to zrobił? Dobra, widzowie, to jest mega trudny skok i... O nie, o nie. A! Dobra, spróbujmy again, spróbujmy znowu. Yo! A! Jej! Dobrze, cię w górę do księżyca. Let's go. I hop! Wow, jak on wysoko skoczył. Ale nie dał rady. Let's go, to moja kolej. Wow! O, o, wow, let's go, let's go. I czy się powiększymy? Tak, powiększamy się, zobaczcie. I to jeszcze jak, to jest epickie. A czekajcie, czy Simon się powiększy? O nie, przeskoczył. Ej, jak on się tak powiększa? Ej, dzieci, doganie, uwaga i let's go dalej. Oja, jak on skoczył. Ale nie dał rady. Ej, Simon, czy ty jesteś mojej wielkości? O nie, on jest wyższy ode mnie. Dobra, widzowie, muszę zrobić skok nieśmiertelności. Wow, damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, na świeżo, swojasz. O, jej, udało się.
Dobra, to jest przynajmniej troszeczkę epickie, co nie? Trzeba to przyznać. Jej, udało mi się. O, okej, okay. Yes, let's go. Ale teraz mamy Marsa. O nie, widzowie. To może być co najmniej niewykonalne, ale dobra, spróbujmy. Wow, let's go do nieba i jeszcze dalej. Wow, okej, 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 okej. O nie, 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 o nie, o nie. Dobra, jeszcze raz, hop. Damy radę, damy radę, damy radę przez księżyc. Łupia jej i... Jej, udało się. Niesamowite. Okej, teraz słońce, jo. Wow, ej, chyba dam radę. Chyba dam radę, tak, dałem radę. A Simon, zobaczmy, czy sobie Bobek da radę. O. Trochę się stresuję, ale jupia jej. Wow, Simon skoczył. No nie, mój brat jest lepszy ode mnie. Kurczę, no. Okej, porównajmy nasze wyniki, ja versus mój brat. Uwaga, ja pierwszy. Wow, zobaczcie, jak przebiliśmy ostatni. Ja byłem tutaj taki malutki stałem, jo. A ja teraz Simonek, o nie. O nie! Let's go, jak jestem duży! O nie! I do powrotu do rodziny jeszcze tyle brakuje. O nie, musimy jakoś przyspieszyć, widzowie. To się nie robi dobre. Będziemy szukać jakiegoś sposobu. Pamiętacie bloksikolę, która daje razy 3? To jest bloksikola, która daje razy 6. Znalazłem ją na ulicy i teraz zobaczmy, czy ona działa. Okej, okay, pijemy. Uwaga, czy ona nam daje więcej? Ej, dobra! Zwiększamy się, dawaj mi ją. Gdzie ona poszła? Dobra, pyk. I zobaczcie, jak się zwiększamy. Yo! To jest insane, to jest chore. Dobra, pyk, nawalam. Ej, już jestem większy od tego, no way. To jest chory. To jest chore. To jest po prostu popaprane. Na. Dobra, nawalamy. Ej, jo, zobaczcie na to. Ej, jo. Dobra, pyk. Jo, to się staje coraz lepsze. Już mam do połowy. Jo, nawalamy. Na maksa, do pasa. Wow. To jest insane. Dobra, am. Yo, dobra, teraz na pewno jestem o wiele wyższy niż byłem. Nice. Ale dobra, to nie wszystko, bo tu mamy kolę, która daje razy 12. Wow, to tamta dawa razy 6? To ta będzie dawać razy 12, biorę to. Okej, w takim razie przetestujmy ją. Pyk. Nam. Wow, ile ona daje, co jest? Zobaczcie, porównajcie sobie do tego. Dobra, dawaj. Wow, okej, jeszcze więcej. I teraz... Wow, jeszcze więcej, dawaj. Nawalamy, pijemy. Wow, ej, jak sobie być wyższy od tego drzewa, tak szczerze, dawaj. Dobijamy do tego drzewka. Na. Jak moja babcia, będę wysoki jak moja babcia. Na. Dobra, dawaj, na maksa. Teraz shuffle, ej, tańczymy sobie tutaj. Bo nabijamy sobie, ej. Jestem spoko gościem i sobie tutaj nabijam. Dobra, koniec tych śpiewów. Nie poddajemy się. Nabijamy. I oczywiście, widzowie, no wiecie, kocham was oczywiście i to jest najważniejsze. Więc teraz nawalamy. Jeszcze. Dawaj po to drzewko. Come on, wow. Zaraz będziemy. Dawaj, Fairy, jej, udało mi się. Nice, ej, kozacko jest naprawdę. Let's go. To nawet dla mnie wiele znaczy, ale dobra. Okej, w takim razie zmierzmy się, uwaga. Wow, jesteśmy prawie ku celu. Zobaczcie, tutaj będziemy mogli wrócić do mojej rodzinki, czyli do mojej mamy i do całej reszty. Let's go. Ale przed tym, żeby wbić kolejny level, musimy o to zawalczyć na tych skokach. Kto wyżej skoczy, dostaje więcej wysokości. Haha, Simon, jesteś niższy ode mnie. Jak ty jesteś tak wysoki? Otóż, no, znalazłem pewną bloksykolkę, ale nieważne. Mimo jest tak, sekretne sposoby. Dobra, Gru, skaczesz pierwszy. Ja pierwszy? No dobra, wygram to. Let's go! Maksymalnie trójka, słabo. Teraz ty, Jerry. Sejbołek, kto teraz kolej? Kto to jest? Haha, przygotujcie się na mnie. To ja, Jenna. I przygotujcie się na rozwałkę. O, skok! I na piątkę damy radę. Dałam radę, łatwo. Teraz moja kolej, ha. Nubeczki. Suuu! To the moon! Ej, chyba dam radę. Chyba dam radę. Wow! Udało mi się, łatwo. Moja kolej, let's go! Nie! Tak! Dobry skok do piąteczki! Oni tak wysoko skaczą, że ja nie wiem, czy ja mi dorównam, no. Ja ich rozwalę! Simonowi znowu odwaliło, widzowie. Okej, więc teraz świnka Krystynka! My! Ej, czemu ona uczy? My! Ej, co to jest?
Mój czas! Ej, zaraz, jaki skok? Co to za rozbieg był? Świnka Krystyka na samą górę doszła! O nie! Simon, chyba teraz twoja kolej! Ja się stresuję! Nie stresuj się, Zagłobek, to będzie dobry skok, dawaj! Let's go! Uwaga, 3, 2, 1 i rozpęd! I jak świnka Krystyka na samą górę! Ej, zaraz, co tylko piątka, no co to ma być? O ja, dobra, Simonkowi chyba nie poszło, mam nadzieję, że mi też tak nie pójdzie, ale dobra. To chyba moja kolej już teraz, okej? Okay. Czekaj, jeszcze moja! A nie, słabiutko mi poszło. Okej, troszeczkę się stresuję, ale dobra. Spróbujemy, w takim razie rozpęd. Dobra, dobra. I na maksa skok! Dawaj, Fairo, dawaj, wyżej! Wyżej, come on! Come on! Come on! Jej! Daj radę! Wow! Ej, dałem radę! Co jest? I teraz powinno mnie zwiększyć. Uwaga, zobaczmy, jak bardzo mnie zwiększy. Wow! Co jest? Jestem większy od ziemi! Od kuli ziemskiej jestem większy. Naprawdę, Simon, widzisz to? Jakim cudem? Okej, w takim razie, skoro jestem tak wysoki, porównajmy się z Liną! O, nie wierzę! Jestem wyższy od tego czegoś! Let's go! Zobaczysz, nie mogę wrócić do rodziny! O mój Boże, syku! Nie spodziewałam się tego, jesteś wyższy niż myślałam! Wow! Ja to zaliczam, możesz wrócić do rodziny! Mamusia, ja też mogę? Nie, ty jesteś za niski, wypadł stąd! Ej, nie mów tak do mojego brata! Ty, mamo, nie możesz tak robić! Jesteś podrabianą mamą, nieprawdziwą! Pom! Haha! Oh yeah! Dzisiaj oglądamy mega długie story o tym, jak Simon od najniższego stał się najwyższy. I na końcu tego story zobaczymy twarz Simona! Wow! Okej, pierwszy kafelek. Simon jest mega niski. O nie! Simon, czuję, że mi się chce płakać. Czyli jak się popatrzymy, to odpadamy z tego odcinka, dobra? Jasne, że tak. Okej, i dalej Simon. O nie, oni zaczęli się rozciągać. Jesteś za niski. Ale proszę, zostawcie mnie. Ej, zaczynam się czuć smutno, powoli mi się to wszystko przypomina. To jest mega true, Simon. Dobra, idziemy dalej. I teraz... Oho! O nie! Rozwalili Simonka! Paki, dlaczego to robicie? Bo jesteś za niski, haha! O nie, ale im się nie udało, jakby oni chcieli się rozciągnąć, żeś był dłuższy i wyższy, ale wyszło im jedynie i co, rozwalenie. Co się stało? No, to są popaprańce. Jesteście złymi dziećmi, naprawdę. Dobra, idziemy dalej. O ja, jesteście jeszcze niższy przez to! Zobacz, byłeś tutaj? Jeszcze mam podłogę wytarli! Tak, wytarli tą podłogę i jesteście niższy, a miałeś być taki duży, wow. Dobra, według mnie to story zaczyna być mega smutne. O, Simon, żal mi ciebie. Widzowie, napiszcie w komentarzu, Simon, jesteś spoczko. Dalej, teraz byłeś niższy od szczura, śmiali się z ciebie. Ja. No było tak, pamiętam, bo to był ulubiony szczur. Ty mi się płakać. Nie, Simon, nie, patrz, spokojnie. Simon, poratujemy cię. Widzowie, napiszcie w komentarzu. Ale zobacz, co będzie dalej, dalej było jeszcze gorzej. No true. Dobra, idziemy dalej. 5 minut później, uwaga. O ja... Przyniosłem jedynkę, o tym mówiłem. Nie dość, że jestem mały, to jeszcze jedynka. Wow, Simon i rodzice, zobacz, na razie jeszcze tego nie... O ja, to się już wkurzył. Widać ten grymas, taty. Dobra, idziemy dalej. Mama przyszła i ona chciała cię zmierzyć z bratem. I ty byłeś taki niski, a brat mega wysoki. Wow, to jest mega sad. Idziemy dalej i... Pamiętam, mama mi dała szczura do jedzenia. I co to ma być? Co to ma być? Takie traktowanie jest mega złe. Piękne story. Mój brat dostał PlayStation i kaskę i Robux, wow. Za to się wygrał. Wow, let's go, dostał sianko. Ale ty jesteś dalej niski i dalej się rodzice nie lubią. Mega słabo. I teraz... Jo, ty zacząłeś marzyć. Zobacz. Chciałeś być wyższy. Nigdy nie mówiłem, ale po prostu... No. Ja, czy chciałeś mieć nie 1,90 m, tylko 2 metry, okej. Dalej, dalej. Ej, co jest? Wróżeczka do ciebie przyszła. Pomogę mu zdjąć czar i wtedy go uratuję. Ej, lol, Simon, tu się robi mega grubo. Ej, no, ona rzuca na mnie czar, zobacz na to. Wow, ej, dobra, to jest przeepickie. Dobra, widzowie, jestem ciekaw, co się stanie w kolejnym... Co? Ty wzrosłeś. Ej, jak to się stało? Jak ja urosłem? To jest chyba najlepszy w moim życiu, uhu. To była moja sprawka. Ale on o tym nie wie. Wow, dobra, idziemy dalej. I teraz, wow, trafiłeś na miarkę i patrz, tata cię lubi w końcu. Poziom lubienia taty. Tutaj tata cię lubi, ale tutaj na dole cię nie lubi. Patrz, to nie tak, Simon. Patrz, tutaj byłeś mały, to jest twoja stara wysokość, a tu jest nowa. Wow. Dobra, i teraz parę minut później, uwaga. Wow, gra się sobie w kosza z kolegami, nice. Jestem wyższy od was, koledzy. Ej, jak to?
Czemu? Jak on to zrobił? Wow, Simon jest prosem. Ej jo, oni się lubią, ej jo, ej jo. Nice. Patrzcie, pan się piłkę, nie mógł tego dostać. Tak, to jest taka typowa zagrywka. LeBron James, LeBron James. O, i teraz dalej. A tu uwaga, to jest Simon James. Wow, Simon James jest prosem. Cześć Simon, ale tobie urosły nogi, ty się rzuciłeś po prostu piłką. Wow, ty dostałeś piątkę? Dostałem szósteczkę jeszcze. A ten gość dostał, powiedział, nienawidzę Simona. Ej, dobra, to się da przyda, bo on jakby cię nienawidzi, więc tutaj jest jakby dalsze story pewnie będzie o tym, co nie? Moim zdaniem tak powinno właśnie być. Że się nienawidzi? Tak, nie, że to będzie dalsze story, chodź dalej. Okej, okay. I Simon się tutaj chwalił, był w szatni i chwalił się oceną A, piątką z plusem. Nice. I co dalej? O nie, mój brat przyprowadził Bulliego. O nie, on przyprowadził Bulliego. Haha, mam piątkę. A oni, zniszczymy cię. Coś między w tym stylu. Okej, okay, to story zaczyna się robić coraz ciekawsze. I teraz dalej. O ja, on się złapał za gacie. Znowu to samo się zaczyna. A, zostawcie mnie, koledzy. A, bracie, nigdy nie będziesz wyższy ode mnie. O mój Boże, Simon. Jakiego ty masz słabego brata? Tak, bracia tak nie robią. Bo jesteś po prostu zawsze lepszy ode mnie. Ja, mega słabe. Mi się już chce płakać powoli. Dalej, tutaj dalej. O nie, czy on wylał herbatkę na ciebie? I to jest, i ta herbata była gorąca jeszcze, przy takiej się nie wylewa, bo mnie poparzy. Ej, no, ona ci może poparzyć do stopnia złego. O nie. O nie, pali się, on jeszcze na siebie napluł. Simon, co to jest za story? Naprawdę, widzowie, niektórzy robią dziwne strony, sobie Simon. O mój no. Boże. Aha, idę sobie. I brat, mi się bardziej chce śmiać, że to jest takie dziwne. Dobra, dalej. Dalej w story, uwaga. Wow. Ty marzyłeś, żeby być wyższym od tego Bulliego. Zobacz. Ej, i znowu wróżka przychodzi. Dwie wróżki dokładnie, wow. Ej, nice. I teraz dalej, co się stało? Wróżka. Buuu. Ohoho. Ona ci powiększyłaś do dwukrotnej wielkości. Zobaczcie, widzowie. To jest stary Simon. To jest stary Simonek, a to jest nowy. Wow. Jaki wysoki, nice. Ej, Simon, ile to masz wzrostu na tym zdjęciu? 39 metrów, Firebobku. Wow, nice. To jest całkiem wysoka kwota. I teraz dalej. O ja, to taki nie wiedziałeś, co zrobić w ogóle, zobacz. Wow, wow. Kręcą mi się oczy. Wow, wow. I mój brat tutaj przyszedł, zobacz. Oho. Ej, dobra. Brat się mega zdenerwował. Więc to może się skończyć źle. I teraz ty. Wow, ale ty byłeś miły człowiekiem, Simon. Ty pomagałeś babci. Ty jej pomogłeś zdjąć kota z drzewa. Ej, ale miły Simon. Pomogę pani to ściągnąć. Dziękuję ci, młody człowieku. Wow, wow, mega miłe. I teraz dalej. I to było epickie. Tak, to było epickie. I teraz. Rodzice nie wiedzieli, co zrobić z tą, są szokowani po prostu. Wywaliłeś w suficie tak zwaną dziurę. Wow. No, to jest Wi-Fi, Bobek. No, to jest mega wow. I teraz dalej. Ej, gościu ci dał nagrodę! Wow, Bloxy Awarda ci dał! Nice. Ej, to jest moja nagroda, zostaw ją! Ha, biorę ją do domu! Wow, mam fajną, wysoką nagrodę. Ale wygrałeś to za rekord Guinnessa w byciu najwyższym, to jest niesamowite. I kameraman w ogóle był tu jeszcze, widzisz? Tak, on kameruje do telewizji i ty właśnie jesteś najwyższym człowiekiem w telewizji. Jaki rekord? Co to jest? Czekaj, czy ty byłeś za wysoki, czy się kości połamały? Czy mi się kości połamały? No przecież to musi to być to! Ej, co jest? Ej, racja, połamały się kości. Oh. Co to za jakiś bad ending? Ej, no, ale co to znaczy bad ending po polsku, Simon? Bad ending, mój drogi przyjacielu, to jest złe zakończenie, smutne. Złe zakończenie, okej, okay. Okej, okay. I teraz przyjechała po Simona karetka. Pomóżcie, szybko, ja rosnę za szybko. Wow, ale ty jesteś już wysoki, jesteś wyższy od czterech ludzi, albo pięciu nawet. Yo, i teraz dalej. Ahaha, zająłeś trzy łóżka. Na trzech łóżkach muszę leżeć, jak jest popoprane. To już wiem, czemu są kolejki u lekarza, dobra. Ja cię kręcę, to jest naprawdę mega, mega dziwne. Ale tutaj doktor, ciekawy przypadek, chyba się tym zajmę. O ja, on jest taki, wiecie, taki szalony doktorek, który chce, wiesz co chodzi, Simon? Tak, właśnie domyśliłem się, który chce pomóc. Tak, no, on chce pomóc, dobra, i dalej? Wow. I on próbował cię przeciąć na pół? To jest jakiś szaleniec. Ale zaraz, wróżka tu przyleciała, co? Simon, zobacz. Halo, pomocę! O mój Boże, jak to jest, kurczę, świetne! Ale co, że cię przecinają? No to, że wróżka mnie uratowała, bo tak to byłbym tutaj ucięty. Okej, okay, true, no to jest true. Dobra, teraz idziemy dalej. O, wow, jeszcze bardziej urosłeś. On się zmniejszył do Mikrusa, zobacz. Jestem większy niż cały budynek w ogóle. Tak, zobaczcie, wow. Simona wywaliła poza skalę, zobaczcie, taki mały był. I teraz wywalił, co jest, twoje nogi wyszły za okno. Dobra, idziemy dalej. I teraz mamy, cała rodzina cię goni, nawet gościu, kurczę, ty w aut
Babciu Miks Milioner. Ej, dobra, Simon, co się wydarzy w kolejnym slajdzie, jak myślisz? My właśnie coś złego mi się przypomina chyba. To będzie mocno, uwaga. Nie! O, co to jest? Dobra, sorry, widzowie, ale chcę mi się płakać. Nie, no żartuję, haha! Nie, nie chcę mi się płakać, a tobie sobie Bobek chce? Nie, ponieważ to ma dobry, to jest tak zwany good ending, to jest jak dobry to ending. Ty umarłeś chyba, to jest złe, jak mój kolega umiera... Ale serce jest następne! Okej, zobaczmy. O, wow, on wysiadł z auta. Proszę, pomóżcie mi. Wszyscy mnie zostawili. Okej, chyba mu pomogę. Milioner chce ci pomóc. Może on ci kupi willę. Okej, zobaczmy, co jest dalej. Ej, co? Ej, Simon, jaki ty się stałeś duży. Wow. Ej, dobra. Idziemy dalej, Simon. Teraz zobaczmy, co jest w kolejnym. O nie, ty spadłeś na tego chłopczyka. Co jest? No ja na niego się przewróciłem, bo mnie bólowo i go rozwaliłem. Dobra, idziemy dalej. I teraz mamy... O ja, co? Ty go zmiażdżyłeś tym spadnięciem na niego. Wow. Ej, to jest na całkiem spoko. Dobra zemsta, Simon. Dobra zemsta, naprawdę. Tak, dobra zemsta, czyli revenge. Revenge po angielsku. I teraz dalej. Yo! Zaczęli się spinać na ten wysoki budynek. Wow. Ej, dobra. Ty jesteś tak duży, że jesteś prawie do połowy tego budynku. To jest niesamowite. Dalej, dalej. O, wow. Simon, policja podjechała pod ciebie i ty... Yo, co jest? Ty się trzymałeś w budynku. Oni chcieli mnie ściągnąć, ale prawie spadłem przez to. A, rozumiem. Dobra. I teraz dalej. Wow. Ej, zobacz. Wróżka zębuszka przyleciała. Tak. I ona się zmieniła w jeszcze większego. Co jest? I ty rozwaliłeś policyjny wóz. Wow. I zjadłeś. Nie, coś mi świta, to się źle skończy. Tak, tylko zjadłeś, bo to zobacz, jakie to jest połaprane. To story zaczyna się robić coraz bardziej popaprane, widzowie. A moja babcia z drugim pokoju, więc mówię trochę ciszej. Dobra, i teraz... O ja, zobacz! O, helikopter jeszcze przyleciał, tak, ale... to już aż 6 gwiazdek mam. Tak, ale zobacz to, w poprzednim kafelku byłeś taki, a w tym już jesteś taki. Co jest? Jeszcze większy, jest jak budynek. Piękne, dobra, i dalej. Zobaczmy. Yo, rozwalasz dom swojej babci. Co ty zrobiłeś, Simon? To jest mega nieodpowiedzialne. Co ty miałeś w głowie wtedy? No po prostu go nie zauważyłem, bo jestem aż taki wielki. A, okej, okay, Jezu, twoja babcia tam jest. Trzeba mu ratować. Szybko, ratujemy babci Simonka. Ej, zaraz, prezydent? Chyba jednak trzeba światu ratować przede mną. Simon, jesteś sławny za zniszczenie domu babci. Jesteś w telewizji, chcą cię A ty widzisz, co tu jest? Tak, chcą cię bombą zastrzelić. Yo. Ej, to się to story zaczyna się robić coraz ciekawsze, widzowie, nice. Okej, okay, ale co jest w kolejnym slajdzie? Ej, to ja jestem! Jestem sławny, mamo! Na. Ej, zaraz, co to jest w telewizji? Bombowy alert! Muszę pomóc Cyborgowi i uratować go z tych terapeutów, jak najszybciej! Ja też jest mój koniec, ta bomba leci prosto na mnie! Simon, nie martw się! Złapę ją! Ej, dobra, to jest piękne, ja chciałem ją złapać. Pod nadrabicę i teraz dalej, zobaczmy, co było dalej. Wow, ona trafiła między twoje nogi. Ej, właśnie, udało ci się, chyba bym uderzyłeś. Tak, zmieniłem trajektorię lotu. Ty rozłożyłeś nogi i ona trafiła tutaj, nice. Ej, ja złapałem wróżkę, zobacz. Ej, dlaczego to złapałeś? Co ty, zjeść ją chciałeś? Nie. Nie chciałem jej zjeść, ja chciałem od niej potkę, która zamieni mnie w wielkiego jak ty i cię uratuje. Ona napisała, nie ma, o nie, dobra, teraz, o wow, ta potka, ona leżała gdzieś tutaj na tym placu zabaw i ja musiałem się do niego dostać, ale byłem za niski, żeby się tu dostać, więc przekopałem dół, okej. I dalej, wow, przeszedłeś zobacz w nim? Jo, przeszedłem w nim i dalej, wyszedłem, co jest? I cię policja złapała. Dobra, to jest piękne. I dalej, skoro policja mnie złapała, to ona mnie wykopała, co nie? I musiałem znaleźć nowy sposób. I teraz, zobacz, wymyśliłem katapultę. Nie, co to robi katapulta? Wow, lot w kosmos i to było piękne. Sing for years. Sing for the last, sing for the yes. Okej, okay, teraz dalej. Uuu, Simon, ona też zjechała ze zjeżdżalni, ta wróżka, co nie? Ja ją podniosłem, wziąłem ją, Simon, ona z... Nie, czy ty znowu chcesz potkę od niej? Tak, ja chciałem chyba od niej magię, żeby ona mnie zmieniła. I zobacz, zamieniła mnie w wysokiego, wow. I dalej, wszedłem ci do buzi, zobacz. Ja cię zjadłem? Co tu się dzieje, Ohio? I dalej, wszedłem do buzi, zobaczcie, byłem w buzi, tutaj były jakieś kości, serce itp. I dalej... Wow, to jest jakaś maś uchylna. Co to jest? Co to jest, widzowie, to jest okropieństwo. I teraz dalej, zamieniłem cię w małego. A ty wylałeś tą potkę. Tak, wylałem tą potkę, zamieniłem się w małego, ty mi dałeś. Ja zamieniłem się w małego, więc zatrzymałem z policją jakoś randomowo. O ja, jakie super story. Jest wojsko już nawet, jest jeszcze więcej, jeszcze wyżej. No po prostu piękne. I dalej trafiliśmy do więzienia, ale zawsze razem. Ja cię kręcę, świat za krat. Ale potem wyszliśmy i możemy zobaczyć twoją twarz na końcu, Simon. Jesteś gotowy? Czekaj, co? Dobra, uwaga. 3,
O, uwaga! Dwa, i uwaga, dwa, widzowie! Jeden, czekaj, i... czekaj, czekaj, jak zdejmę to, to się film zakończy. Trzy, dwa, jeden. A! Rodzina ze złymi nawykami żywieniowymi versus rodzina małych, czekajcie. A, mikroskop, szatu versus rodzina pakerów. Prawda, nie byłem adoptowany. Proszę pani, proszę pani, kiedy przyjdzie moja rodzina pierwsza? Nikt cię nie chce od tygodnia, czekamy. O Jezu, dalej mnie nikt nie chce. Czy to Richard? O ja, to jest Richard z Gambola, siema Richard. Dzisiaj posiedzimy na sofie i pojemy sobie. Przesunajmy jedzonko, kulem jest. O, what? O, potężna rodzina, dzień dobry, szukacie dziecka? No oczywiście, że szukamy, tak co będzie dużo jeść z nami. O ja, dużo jeść, moja ulubiona czynność. Ja, proszę, ja mogę? Słuchaj, zaadoptujemy cię, jesteś taki idealny, masz takie policzki idealne na ponczusie, wiesz? Ja, idealne ponczusie, what? No dobra, jest! A to, a my jeździmy z Sony Ericssonem, ale fajne to autko. No oczywiście, Jesteczku, tutaj już mamusia nasza czeka i jedziemy do domku. Ale koza, czy ty jak czy ty jak usiadłeś, to się zerwało auto? Coś tu się zepsuło, nie no, syneczku, to autko jest jakieś wadliwe. O, właśnie, masz, wadliwe auto, a masz! A! O nie, podpaliło się, tato, spadajmy stąd! Uciekaj, nie możemy zmarnować jakiej okazji, proszę, musimy coś zjeść. Ło, nie! Czy wy używacie ognia z... Ej, to w sumie, to jest troszeczkę nie... Nie, nie róbmy tak, to jest bardzo nieodpowiedzialne. Ale położę tu kulę mięsną, dobra... A! Tato, przecież ten ogień jest jakiś zanieczyszczony, spadajmy stąd! Rodzice, czy wy mieszkacie w bunkru? Oh my god, czy to... O ja, co to jest, tato? Kalafiory i pomidorki. Wow, kalafiory i pomidorki, uwielbiam kalafiory. Nie, w sumie to tylko pomidorki lubię. Ło, dobra, co mamy tutaj? Ło, ale kozacko. Tylko pewnie jesteś głodny, wiesz co? Wezmę zapasy jedzenia na cały rok. What? Na cały rok? Spiżarnia, tutaj mamy rzeczy na cały rok. What? Spiżarnia, ale kozacko. Dobre nawyki na żywieniowe, na. Dobrze, syneczku, więc mamusia przyniosła tutaj cały stół jedzenia. Ło, te kozackie. Dobra, o Jezu. Synku, ale jeszcze zostaw miejsce na deserek. No deserek, o, ale dużo pizzy, o Jezu, to troszeczkę chyba niezdrowe, powinniśmy jeść zdrowsze rzeczy, ale dobra, jeden raz, ale dużo jedzenia, a nie wytrzymuje, tato, kiedy deserek? Deserek, no tutaj jest. Ło, ile cukru, o Jezu, ale to było fajne przez chwilę, bo potem cukier robi złe rzeczy. O Jezu, mamusiu, ale się obija, chyba mi brzuszek wyrósł, ale to fajnie, nie powinniśmy wstydzić się swojego ciała, jeżeli to akceptujemy, co nie? A jeszcze tutaj sobie zjem troszeczkę. To był bardzo mądry przekaz. Tatuś ma tutaj czekoladkę dla ciebie, albo nie. O, jeszcze czekoladki, tak, w nagrodę za to mądry przekaz. O Jezu, tato, wiesz co, ale złe odżywianie również nie jest zdrowe, bo to jest bardzo. O, w sumie kto by się tam, zjem sobie jeszcze burgerka na noc. O Jezu, ale mi się chce spać, jestem taki obciążony. Żeby ci się dobrze spał, żebyś miał świetny sen, jedz sobie jeszcze jednego burgerka. O tak, czekoladka na noc, to jest bardzo mądre, wcale nie będę teraz pobudzony. O, jeszcze tutaj sobie zjem to, o, torcik nad, o Jezu, mój brzuszek, o. Dobra, tak serio, to udawałem, że to mi smakuje. To jest ohydne, złe odżywianie się nie jest fajne. Eczku, dzisiaj z mamusią jedziemy do sklepu po limitowaną czekoladę. Ale tato, mieliśmy 5 metrów do tego sklepu. Czemu jechaliśmy zamiast iść, no? Syku, no nie, są kolejki do sklepu. Znowu się nie uda i zdobyć. Nie zdobędziemy czekolady składu ekipy. Ej, czekaj tato, ja mam pomysł. Dobra, wiem którędy, dawaj za mną, mamo. Chodźcie tędy, patrzcie, mam sposób, żeby przejść tędy, co nie? Okej, czy to będzie przed kolejką? Tak, patrzcie, teraz wchodzimy tędy. Okej, i jesteśmy! Synku, jesteś najmłodszejszy! Syneczku, czekolada ekipy i ty o, jest super! O, ale dobra, nam zjemy, jeszcze więcej! Zjedźmy wszystko! O, ale polewać, dobra, o Jezu, dobra, ojej, ale się najadłem kolejny raz. Ale w sumie to się czuję, o Jezu, troszeczkę przepełniony. Czuję jakbym wybuch zaraz. Dlaczego? Nie wiem właśnie, halo, mamo, mamo, chyba się rozchorowałem, wiesz. O Jezu, chyba od tego złego żarcia, wiesz. Nie, na pewno musisz jeść więcej. Nie, mamo, nie. Halina, zabierzmy go do szpitala, to faktycznie źle wygląda. Tak, to chyba to będzie dobry sposób, nie? Ale Halika, weź burgerka dla niego, bo się rozchoruje. Nie, żadnego burgera, ja już nie chcę jeść niezdrowo. Fajnie mi było być większym, ale ja już nie chcę niezdrowo jeść, mamo. O Jezu, już mi lepiej, proszę pana, dziękuję. Państwo rodzice, jesteście bardzo nieodpowiedzialni. Takie jedzenie jest bardzo niezdrowe. Może jeść dużo, ale nie takie niezdrowe rzeczy, no. No wiemy, panie, przepraszam, ale ej, synku, bo jak jechaliśmy, to kupiłem ci burgerka. Nie, ja już nie chcę więcej burgerków, ja odchodzę od tej rodziny, ja rozumiem. To, proszę pana, niech pan lepiej stąd wyjdzie, bo to jest naprawdę żal.pl. O Jezu, złe. Młodzieńcze, wstawaj. Co to za mały skrzatek, siemka? Ale tylko nie mały skrzatek, zobacz, to jest twoja nowa mamusia, jest nowym tatą. Hej, synku. Czekajcie, czy wy jesteście takie małe skrzatki? O ja, czemu ty masz brodę? Synku.
ale to jest serio świetne, tak na przykład z mamusią mieszkamy w dziurze i jemy same zdrowe rzeczy. What? Rodzice, skoro jesteście tacy mali, to co niby robicie inaczej niż reszta, he? No synku, zar, tutaj jest nasz domek, tam biegamy, jemy i wszystko. Ale epickie, czekaj, czy tu... Możecie się tu przecisnąć. A, tato, wpadłem. Wow, wow, gdzie jestem? Ej, czy tu jest... Tu jest ukryte przejście, ale kozackie. O, mama spada. Mama tylko idzie zrobić pranie. Serio? Dobra, rodzice, bez żartów. Jestem równy z wami i co... Gdzie wy w ogóle mieszkacie? Dobra, syneczku, uwaga, słuchaj mnie teraz uważnie. Nasz dom, syneczku. Czekaj, ale tu jest napisane jakieś Mati. No bo my mieszkamy w codziennie w innym domku i chowamy się po pralkach i wszędzie. Mieszkacie w cudzym domu? Oh my god. Czekaj, to chyba jest nielegalne, ale w sumie jak was nie widzą. Tato, czy my mamy się skradać? Serio? Tak, synku, teraz szybka metoda do pralki. Jedzenie. Ej, do pralki? Ło, ej, wy macie tu kryjówkę na całą noc. Ej, tu możecie spać. No nie wierzę, mama się zmieściła tam. Mamo, zamknę cię. A, tato, to się kręci. Synu, wyłącz pralkę, nie dobra, to! Dobra, wyłączam! O, dobra, włączyłem. O Jezus, ej, fajny macie ten domek, serio, taki skromny, ale fajny. Jeszcze wyjadacie z lodówki, ale pyszne. Goferki, ale fajne. O, syneczku, a tutaj jest suszarka do ubrania, jak chciałbyś przetestować. O, mikrofala. O, jo, ale słodki piesek, czemu on tu przyszedł, tato? Ponieważ to jest nasz środek transportu, syneczku. Nie, czy ten piesek nas pod... Ale kosłodziutki, dziękuję ci, piesku. O, wow, tato, on jeździ. O, piesku, a nie jest ci za ciężko? Nie jest, jesteś bardzo lekki. A, no tak, bo jestem dzieckiem. On jeździ, wow. Wow, ale kozacko. O, syneczku, uważaj tylko, bo on się może zmęczyć. Dobra, spokojnie, dam. Nie, czy ten piesek biegnie? Gdzie on biegnie? Nie, piesku, nie, tam nie. O nie, on biegnie na dachu. O Jezu, co to żeś narobił, piesku. Ale teraz ja ci pomożę, już nie. Ej, tatusiu, dlaczego jesteśmy przybrani w takie stroje? Syneczku, wamujemy się tutaj do sejfu, bo jesteśmy mali i nas nie zauważą. Nie, ale tato, do sejfu, no, dobra, może wyjdę, dobra, okej. Okay. O Jezu, on ogląda, szybko. Ej, serio, jesteśmy jak skrzaty, on nas nie widzi, czekaj. O, tu jest sejf, jak to otwieramy, tato? Synku, z przytupem! O, żeś ty, dobra, bierzmy kasę, szybko, mamy kasę, tato, spadamy? Dobra, ale spadajmy, szybko. Ej, on nic nie słyszał, co jest, jesteśmy tacy mali. A, dobra, o, super, odszedłem od tamtej rodziny, bo oni mi, wiecie, kradli i w ogóle. Nie. Kto to tam stoi? O, to co chcieliśmy, dawaj Halina, biegniemy do niego. A, kto? Nie, proszę zostawcie mnie, pakerzy. A, oni chcą mnie pobić, bo jestem za innym klubem pewnie. O nie, dobra. Ten dzieciaku, chciałbyś być naszym... Dzieckiem? Czy chciałem was... Pewnie, a co to jest 100 kilo? Ej, wy tu 100 kilo trzymacie? No pewnie, ale to tak na rozgrzeweczkę tylko. O, tak. O, ty podnosisz 100 kilo na... Lol, ale kozaki z was, serio. Ej, a mogę też podtrzymać na chwilę? Próbuję popróbować. O, dobra, czekaj, trzymaj, syneczku. O, ała, moje ręce, złamie ręce. O, ła, tato, o. Wiesz co, oddaj tatusiowi lepiej. O, oddam ci lepiej, ała. Syneczku, biegnij. O, nie musisz być. Co mam być w sporu? 100 kilo już podnoszę, mamo, daj radę, jakie cudem ja to daj radę? Świetnie. Dobra, jem, a masz, mamo, ja chyba przypakowałem, Jezu, jakie to jest ciężkie, podnoszę to, ja. Synku, jestem z ciebie dumna, masz pierwsze mięśnie, teraz musisz iść szybko do szkoły. Do szkoły? O tak, nie zapominajmy nigdy o nauce. Halo, ej ty, gościu. Słucham, tak? Czego by pan chciał? Oddawaj kanapki, wskakuj do szafki, jestem szkolnym bulerem, czyli znęcam się. Czekaj, kanapki, a nie, czekaj, ja teraz jestem silny, ja już nie będę dać kanapek, co ty sobie wyobrażasz, a masz, nie będziesz się nade mną znęcać, no. I nie znęcę się nad nikim w tej szkole. Wracajmy do szkoły, znaczy do domu, tato. Dobra, syneczku, tylko wyjdę na tą ulicę, aby sprawdzić, czy jest na pewno bezpiecznie. To dobrze, wejdźmy. Co jest? Okej, dzieci, osoba, która wygra, dostaje lepszy pokój. Ja to wygram! Nie, bo ja. Nie, dobra, widzowie, zobaczymy, kto wygra, ponieważ wygra lepszy. Ty już biegniesz? Trzeba biegnąć, że nie stać w miejscu, ale szybkość! O nie, ja się urodziłem jakiś wolny, ale to nie moja wina chyba, nie? Bo to są geny. O nie, on wygrał, co? Gościu, jaki ty jesteś wolny! Nie lubię cię jako syna. Ej, zaraz, co? Nie lubię cię jako syna? O, nie mogę, już zmęczyłem się. A masz lanie! Mama mnie chyba nie lubi. Bra. Oto twój pokój, głupku, a to twój, mój kochany synku. Ej, ale to nie fair, ja mam jakieś śmieci na kurczę te. Jaki pokoik mam czysty. Ej, dobra, nie, to jest przesada, to jest totalna przesada. Idź spać. Au, jestem źle traktowany w tym domu, serio. Dzień później. O, jaki piękny dzień.
Czy my jesteśmy na WF-ie? O nie, nienawidzę WF-u! Dobra, dzieciory. Osoba, która będzie ostatnia, dostanie jedynkę, a która pierwsza szóstka. Easy, zawsze tak z tatą biegam! A ja nie biegam, bo jestem słaby. No dobra, Simon, no to gotowy? Pewnie, że tak. Haha! 3, 2, 1, go! O, Simon został, haha! Co jest? Dam ci fory, bracie! O, dobra, dobra, speed, pom. Nice! Ej, dostałem speeda, wow! Jestem szybszy! Ej, co? Ale że tak szybko to poszło, tak nie może być! Oła, moja kość! On teraz łamie kość, jak to wchodzi! Ej, teraz ja złamię kość! O nie, jestem chyba wolniejszy. Tak, jestem wolniejszy. On jeszcze bardziej przyspiesza, nie! Brać, chociaż jedno mi zostaw, proszę! W końcu to dotarłem, let's go! Weź sobie jednego, żartowałem! Ej, no nie! Zabrał mi! Dobra, dobiegnę teraz! Haha, mam! Wow, przyspieszyłem i teraz kolejny? Co? Wow. Jak to jest możliwe? Let's go! Oddawaj to! Wow, o nie, zabrał mi, nie! Nie! I teraz właź w to, o masz! Zaraz to, o nie! Jestem pyk i pierwszy muszę być! Jezu, ja teraz ledwo mogę chodzić, no nie! W końcu, ale się zmęczyłem, oh my god. Ty masz jedynkę niestety, a ty masz szóstkę. Jej! Ale dobra, ja się nie poddaję, nie wolno być smutnym, bo smutni ludzie są noobi. Co jest, Simon? No. Tato, dostałem jedynkę z WF-u. Ale z matematyki szóstkę, więc chyba dobrze, co nie? Co? A ja piątkę, tatusiu. Dobrze, synku, a ty dostaniesz... Karę! Jaką karę? Nie, tato, proszę! Wypchnąłeś mnie do klatki! Bra, tak się nie robi dzieciom, bra! Siedzisz tu do końca życia! Nie! Dobra, wiecie co, widzowie, muszę sobie jakoś uciec. Ej, tu coś widzę jakby... O, ale numerk on nie ogarnął tego. Let's go, yeah baby! Okej, teraz czekajcie, widzowie. Pójdziemy tutaj na tą bieżnię i możemy zacząć biegać, co nie? I to będzie nam dawać, zobaczcie, speeda, patrzcie, pym. 8 speeda. O, 12, dobra. O, wow, nadrabiam. Czy jestem szybszy? O, tak, jestem szybszy, wow. Let's go. I teraz coraz więcej, przyspieszmy. Nice. Ej, dobra, teraz jest coraz lepiej, podoba mi się to. Nice, dawaj, 16, dobra. Dobra, wow, to ganiam to. Let's go, teraz do 20 nie da się więcej. Dobra. Czyli to jest mak. Teraz wychodzimy stąd tą dziurą, nice. I wow, zobaczcie, jaki to jest piękny świat. Możemy tutaj zarabiać poprzez bieganie. Czyli patrzcie, pyk, teraz szybszy. I teraz to, pyk, jestem jeszcze szybszy. O, jestem jeszcze szybszy. O nie, straciłem, aj. Dobra, teraz musimy wejść w to, skoro straciłem, uwaga. Pyk, nice. Teraz to, wow. Jestem ultra szybki, let's go. Zaraz, co to, jak to przecież tak nie może być, chodzi tutaj. Nie ma sejbobku, jestem szybki. Wow, ej, tu nawet mega szybki, wow. Ej, a co to jest tam, czy to jest jakiś bieg? Uuu, siemanko. Hej młody, ja jestem Usain Bolt, czyli najszybsza osoba na świecie, nie wygrasz. Nawet nie chciałem, ale okej. Go. Wow, jest oni są szybcy, ale czekajcie, czy ja wyprzedziłem, tak, ja wyprzedziłem tego. Jeszcze tego, dawaj, wyprzedzę. Czy wyprzedzę? Nie, ja wyprzedzę top sportowca, co? Let's go. Ej, mój speed się zwiększa. Wow, co jest? Chyba dobiegnę. Przed nim, wow, moje nogi nie nadążają. Wygrałem, wow. Zobaczcie, moje nogi się aż bugują, takie są szybkie. Wow, ej dobra, to co jest? Spójrzcie na moje ciało, o mój Boże. Bully, wiesz co z nim zrobić, tak nie może być. Tak, wiem, już idę, chodź tutaj mały. Ej, co jest? Kto to jest? Halo? Chcesz się przywitać? Hej, mam na imię Fireout. Nie obchodzi mnie to. A masz! O, on mi bije, widzowie! O nie! Od teraz muszę jeździć na wózku! Hej! Jaki jestem powolny! Gościu, czemu mnie pobiłeś? Dzień później! Obudziłem się od razu na wyścigu, co jest? Dopiero co poszedłem spać na to! Nie obchodzi mnie to! Teraz robicie wyścig! Przegrany wylatuje z rodziny! O nie, jak ja mam to wygrać na wózku? No dobra! 3, 2, 1, go! Let's go! Wygram to łatwiutko! Skibidi to nie łatwo! Simon, teraz jakiś skibidi śpiewa, czekajcie! Może jakoś... siła woli! Wow! Ej, co jest? Zaczyna biegać! Wow! Wyprzedzam!
zjadam go! Wow! O, jak szybko biegnę! O, potknąłem się! No, o nie! A! Ej, to było specjalnie! No jak specjalnie? Na wózku jeździć nie umiesz! O, on jeszcze mówi, że umiem na wózku jechać i jest... O nie, chyba to wygra. Tak, on to wygrał! Bro! O, ja wstanę i dobiegnę jeszcze chociaż kawałek dla honoru. Dobrze ci tak, synko, wypada z rodziny. Okej, widzowie, ja się nie poddaję i muszę wziąć od kogoś lekcję. Czy to jest Robert Lewandowski? Tak, to ja, Duma Polski, Robert Lewandowski. Wow, ja jestem wielki fanem, mogę na koszulkę podpis? Proszę, 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 proszę. Nie teraz, chłopczyku, ja dam ci sposób, jak biegać szybciej. Jak, panie Robercie, pan na pewno wie jak. Weź to, mordeczko. O, okej, dziękuję, panie Robercie. I co teraz? Wypij to, mordeczko. Okej, teraz pijemy to, mniam, mniam, mniam. Miam, 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 o wow, o wow, o wow, staje się szybszy, co jest? Co jest, za każdym wypiciem, patrzcie, piję, pyk i staje się szybszy, dobra, 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 dobra. Raz przypiję jeszcze raz, wow, wow, okej, okay. ja to lubić, wow. Dobra, 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 zaraz wypijemy znowu. I wtedy cały świat stanie się piękny. Dobra, pyk, 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 pijemy. Wow, jaki bościk. I teraz uwaga, kolejny raz, pyk i wow. Let's go! Jestem ultra szybki, bo to mi się podoba, panie Robercie Lewandowski. Robercie, dziękuję za to coś i teraz czas więcej! O, ej! O, Robercie, uważaj, to Ronaldo! O nie, on sfollowował Roberta! Sui! Ej, przestań mówić sui! To się mówi su! Nie możesz mówić, jesteś powolniakiem, dogoń mnie! Ej, dobra! O nie, on jest za szybki, co jest? Dobra, widzowie, nie mam szans z tym gościem, no nie! Ach, jakbym mógł tylko jakoś zdobyć więcej siły. Dobra, to pijemy i biegniemy. Pyk! Zaraz dogonimy pana Ronaldo. Pyk, pyk, pijemy coraz więcej i stajemy się szybsi. Dobra, 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 dobra. Dobra, zupa z bobra. Panie Ronaldzie, jestem chyba gotowy. Mogę pana prześcignąć. Ty, chyba nigdy. Przekonamy się. 3, 2, 1, go! Sui! O nie, sui, sui, su, su! Skracamy drogę, su! O nie, o nie, on mnie wyprzedził. Co jest? Dawaj, Ferrut! Dawaj go, rozwalamy go! Dobra, 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 dobra. Dobra, najsik, najsik, wygrywam. Wygrywam, wow, wygrał z panem Sui. Let's go, dziecko na wózku dało radę, czyli wszystko jest możliwe, widzowie, pamiętajcie. I co teraz, panie Sui, ha? Zruszyłem się tym, proszę, masz lepszą bloksykolę. Ej, ejo, dziękuję, panie Ronaldo, pan jest tak mega miły, mega miły. Zainwestuję w pana bitcoiny. Dobra, teraz mamy fioletową bloksykoliadę i uwaga, wypijmy, pyk. O ja, czuję coś w mózgu. Wow! Wow! Zobaczcie, jak biegniemy szybko, co jest? Wow! I teraz uwaga, piję kolejny łyk i uwaga, zobaczymy ile przyspieszymy. Wow! Wow! Let's go! Jakie te sepickie, dobra, pijemy kolejny i pyk, ej, my się stajemy wyżsi. Im szybciej biegamy, tym się wyżsi stajemy. Nice, nice. A, wywróciłem się, ale zobaczcie, jesteśmy tak wysocy, dobra, jeszcze jedno wypicie. Pyk. I teraz, o nie, stajemy się wyżsi. Dobra, czyli jesteśmy szybsi tym samym. Su, wo, su. Nice. Ej, czekajcie, czy ja tam widzę moją mamę? O tak, ej, musimy się zemścić na mojej mamusi. Tutaj, uwaga, hej mamusiu. Hej, wolny synie, już nie jesteś moim synem, bo cię wykopaliśmy. Jak, ty się możesz tak do syna odezwać? O nie. Dobra, mamo, co to na wyścig? Zobaczymy, kto jest szybszy. Haha, ty? No chyba w twoich snach. No to dawaj, tam do końca, do tego zielonego. 3, 2, 1, go. O, mamusia sobie pobiegła i teraz ja. Jaki nubek. Wow, epicko. Wow. Mamo, i co ty sądzisz? Haha. Ej, czekaj, co ty dobiegłeś? O mój Boże, synku, ja cię kocham, chodź tutaj do mamusi, ja cię kocham. Nie, to już się nie liczy, mamo, już nie znamy się. Nara, wow, papa. Wow, widzowie, jestem epicki. Wygrałem z mamą. Na. Nie, tak nie może być, muszę wypić tą potkę. To są witaminki, więc ona to mi mięśnie. Wow, jak su, jak Cristiano Ronaldinho. On daruje się troszeczkę więcej tych witaminek. Jaki kaloryfer, można się ogrzać w zimę. I uwaga, jeszcze twarz teraz, od samego dołu puszczać.
Ej, czekajcie, kto to tam stoi? Simon? O nie, zobacz, że mam tajne witaminki, nara! Ej, co jest? Simon cheatował! O nie, teraz jak ja z nim mam wygrać, żeby wrócić do rodziny? To jest niemożliwe! Okej, ale gdzie może znajdować się takowa butelka? Ej, czy ja nie widzę tutaj jakiegoś podejrzanego wjazdu do nieba? A tam znajduje się butelka magiczna! Wow! Let's go, lecimy tutaj. Czyli w tym momencie pod górkę. Haha. Let's go. Nice. Wow, jak my wysoko już jesteśmy. Dobra. Wow, i teraz mamy wybory. Wow, co to jest? Plus jeden speed czy minus jeden speed? Damy plus jeden. Wow, nie mam już wózka, wow. Teraz to, pyk. Oh my god, mam nogę tą Simonową. Zobaczcie, jak ona jest umieśniona. Ona pewnie jest mega szybka, ale teraz nie przestoję, bo muszę zdobyć kolejne, pyk. Wow, i druga nóżka. Aha, Pudzianowski. Teraz wygląda jak Mariusz Pudzianowski. Okej, teraz kolejne, teraz speed plus jeden, pyk. I mamy, wow, ale kozak. Teraz plus jeden speed, kolejny, pam. Uuu, ręka teraz taka umieśniona. Dobra, teraz kolejne, myk. Dobrze. Haha. Dobra, kolejne, pam. Nice, i teraz plus kolejny speed. Wow. I teraz przyspieszam. Ciekawe, jaki mam speed pod koniec. Pyk. I teraz mamy, wow, bloks i koliara za miliard dolarów, dobra. Czyli aktualnie biegamy z taką prędkością, ale co jeśli wypiję bloks i koliadę, uwaga, czy wypić bloks i koliadę? Chyba tak, pam. I uwaga, zobaczmy, jak szybko biegniemy. Wow, aż się gliczują mi nogi, zobaczcie. To nie nadąża za bieganiem, wow. Kto mówi da baby, let's go. I teraz tędy. Pięknie. I teraz kolejne wypicie. Uwaga, kolejne przyspieszenie, zobaczymy. Wow, już latam, co jest? O nie, zablokowałem się, byłem za szybki. Co jest? Usunęłem aż podłogę, byłem tak szybki. Wow, ej, to jest mocne. Nice, czyli jesteśmy teraz tak szybcy, że zasuwamy ponad podłogę, nice. Ej, zaraz, kto to tam jest? Czy to jest Sonic? Wow, Sonic ma tutaj fajną głowę i na głowie gra. Ej, co jest? Co on robi? Głupie babsko, oddawaj mi to! Ej, co jest? O, chcę zabrać jej coś! Nie możesz mi tego zabrać! Oczywiście, że mogę, masz, oddawaj! O nie, on zabrał tej babuni niewinnego pieska! Proszę pomocy, babka najlepsza jest! O nie, dobra, musi pomóc tej babuni! O nie, on ucieka, chodź tu, Sonic, ej! On jest wolniejszy ode mnie jakieś 300%! Yo, ej, Sonic, stój! Kim ty jesteś, jak ty przycichnąłeś? Ja jestem Giga Chadzik! Ucieka! Ej, wracaj tu! Myślałeś, że mi zwiejesz? Wow, ej, gdzie on wyskoczył? Co jest? Czy on? O, tu poleciał, op! I siema, Sonic, oddawaj to, albo dostajesz bęckę, no! Teraz! A masz! Dostał i mamy misia, oddajemy pani babuni i będzie całkiem sprawa załatwiona. Let's go! Na. Gigaszady zawsze pomagają, więc bądźcie dobrzy widzowie, to będziecie gigaszadem. Proszę pani babuniu, proszę! O, dziękuję ci, dobry człowieku! Nie ma za co, pani babunio, na. Ej, przed sobie dociekasz, wariacie, co ty robisz? Co on robi? Ej, to jest Eggman, dobra, bijemy go! Eggman, przestań! O. Gdzie on skoczył? Halo! Nie złapiesz mnie nigdy. No właśnie, chyba ja. O jo, on jest szybki, mega szybki, dobra. Jak go dogonimy, to będzie challenge accepted. Dobra, czyli tam jest. Gdzie on mi zwiewa? Gdzie on jest? O, tam jest, tutaj jest, aha. Mam go. Aj, on jest dobry, on mnie troluje. On jest szybki, czekajcie, napiję się kolki. Pyk, i teraz speed przyspiesza. Wow! I gdzie on jest? Gdzie jest pan Eggman? Wow! Wow! Mam ci, panie Eggmanie, stój w miejscu, już! Stój! O nie, przepraszam, to nie ma przeprosin! Wow! I naruwa! Nice, widzowie, chyba już jestem gotowy na wyścig z moim bratem. Tak mi się wydaje. Ej, zaraz, widzę mojego brata! Braciszek! Wow! Siemano! I co teraz powiesz na mnie? Zobacz! Teraz czas na wyścig! Zygra tutaj lepszy, czyli ja. Ja właśnie, on się nie spodziewa, że jestem mega szybki. Ale okej. Ej, dobra, nubku, przegrasz z moim systemem 100% legi. Nie wygrasz. Haha, zobaczymy, tato. Simon, gotowy? Uwaga, bracie. No dobra, no to 3, 2, 1, go!
Ej, on jest szybki, wow, ale wyleciał poza tor. Dobra, ja lecę. Nie. Ha, o nie, ja też wyleciałem. A, prej za mapę. Tato, ty jesteś adoptowane dziecko, co ty zaadoptowałeś? Ale jak to co, ja jestem człowiekiem normalnym. No nie wiem, wyglądało inaczej na zdjęciach. Ej, dobra, nieważne, ja się zwiedzę nasz domek nowy, wow. Co? Co chcesz? A! Przetestujemy cię, czy jesteś naprawdę silny. Łap to i zobaczymy. Ale co? To? To będzie łatwe. A! To jest mega ciężkie, tato. Nie wiem, czy dam radę to podnieść. A! O! Iś! Nie dam rady. Ała. Iś! Olo, on ma siłę. Naprawdę, bracie, jesteś moim idolem. Telefonie, a masz! A! Ała! Bracie, czemu ty mi to zrobiłeś? A, dobra widzowie, tak nie może być. Nie mogę być tak traktowany we własnej nowej rodzinie, więc teraz podnoszę telefon. O, mój mały mięsień. Ej, powiększyłem się trochę, zobaczcie. To działa, ale już nie działa na mnie telefonik. Muszę znaleźć coś większego do pakowania. Ale teraz oddam bratu wielkiego ciosa. Potknąłem się o nic. To jest normalne. Ej, dobra, wracamy do domu, let's go. Ej, tu są wszędzie sztangi w tym domu. Zacznę może od tej, bo ona wygląda najlepiej. O, ej, dobra, ona jest z jakiegoś plastiku. Masz. Ej, czy ja się powiększam. Wow, już jestem chuderlaczkiem. Let's go, pyk. Pyk, wow. Dobra, wygląda coraz lepiej. O nie, brat, co to? O nie, 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 nie. Tak nie może być. A, o nie, on powinie. O, bracie, co ty robisz? Ej, weź tą sztangę w końcu, swoją kolegą chyba, co nie? A, o nie, on się na mną znęca, ała! Jaki nubek! A, ta sztanga mi łamie rękę, gościu, nie mogę jej puścić, ona jest... Ty, czy ty mnie przykleiłeś do niej klejem? Bro, najgorszy brat świata. Jak ja wyglądam, jak piłka? Piłka się kopie, nubie! Jak to? Ale czekaj, uwaga, co? Ale czekaj! Ale przynajmniej sztanga się odkleiła, ała. Widzowie, jest noc, co nie? I tu śpi mój brat, i tutaj śpi mój tata. O, tata śpi tak... Dobra, i teraz tak, ja mu wejdę prosto do głowy, co nie? Ja się zmniejszę troszeczkę, o. I zobaczymy, co on ma w głowie, co on o mnie sądzi, o. O. Wow, dobra, jestem w jego mózgu i teraz wchodzimy tutaj, pyk, o. A nie kupować w sklepie z monopolowym, ja kupować fireout.pl. Czego by pan chciał? No koszulkę i jakiegoś tutaj pluszaczka poproszę. Okej, to na fireout.pl macie pełny wybór takich rzeczy, no i proszę tej koszuleczka dla pana, proszę. O, dziękuję panu. Wbijaj na fireout.pl. O, wow, to jest jedna rzecz, z którą zgadzam się z moim tatą. Oh yeah. Co ty tu robisz, dzieciaku? Dobra, widzowie, stanę się silniejszy od nich. Siłownia tylko dla profesjonalistów. Ja się trochę stresuję, bo nigdy nie byłem. O, może ten pan mnie nauczyć. Dzień dobry, proszę pana. Młody, masz tu sztangę i lecisz, no. Ej, pakujemy. Dzięki, stary. Ej, dobra, uwaga, sprawdźmy. O, o. Ej, to działa! Dziękuję ci, panie Gendruśku! La 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 la. Wow! Jak ja wyglądam! Zobaczcie! Nabrałem trochę masy. Już jestem teraz większy. Ej, czy ja mogę tego gościa pokonać? Musisz być większy, jego wielkości za mały jesteś. A, okej, dobra, czyli masz rację. Dobra, to true, będziemy pakować. Pam, 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 pam. Patrz, jak się staje wielki. Na, para. Czy ja mogę już pokonać Jerego? Dobra, sprawdźmy. Przepraszam, nie widziałem, że to aż tak zaboli. Ja zrobiłem to z klasą. Sorry, Jerry, dobra, to teraz tak, musimy pokonać tego gościa, więc pyk. Pyk, nawalamy. O mój Boziu, jaki ja się wielki staje. To jest przemocarne. Pyk, pyk. I teraz nabijmy się sobie troszeczkę speeda, co nie? Na. Wow! Jak my szybko biegamy, wow! I chyba jestem gotowy na rozwalenie tego gościuta. Dobra, 3, 2, 1, let's go! Na, no zobaczcie, go nawalam go! Pokonałem go, wow! Według mnie jestem co najmniej pro. O nie, on jest silniejszy ode mnie, tak nie może być. Ej, kto to jest? Bracie, bracie, uwaga. O, braciszek. Mam tutaj dla ciebie super mięśnie 3000 w płynie, masz. Wow, ej, dzięki, to mi pomoże zdobyć mięśnie? Tak, bo wiesz, ty jesteś taki sobiutki, to ci się przyda. Dziękuję, braciu. I teraz czekaj. Jo, to wygląda troszeczkę sus. I też trochę dziwne, że brat mi pomaga, no ale... No może się zmienił, co nie? Zaufam temu nubkowi. Zaufam ci, mimo że byłeś kiedyś nim. Ej, to... Nie czuję.
Nie czuję się... O! Spadają mi mięśnie! Co ty mi narobiłeś, gościu? Ej! Co jest? Ej, mi spada mięśnie! Jestem mniejszy od ciebie teraz, byłem większy! Ej, spaduwa, bracie, amaz! No co za hiena! To jest według mnie hiena, widzowie, więc teraz w takim razie idziemy z siłowni dla dąbków do siłowni dla totalnych prosów! Wow! Ale ona wygląda epicko, wow! Tu mamy jakieś specjalne sztangi. Okej, weźmy tą, ona wygląda epicko. Jest za ciężka! O, zobaczcie, ja się wywalam z nią. Dobra, czyli musimy wziąć na razie lżejszą. Okej, weźmy na przykład tą. O, z tą się nie wywalam, więc mogę nawalać coraz więcej. Dobra, uwaga, nawalamy. Pyk, pyk. Wow, ale się wielki staje, co jest? Nice'owo, nice, nyś, nyś, nyś. Pięknie, pięknie. Wow, zobaczcie, jak szybko stajemy wielcy. Ej, jestem wielki. Dobra, lecimy w górę, lecimy, lecimy. Pyk, 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 pyk. Ej, co ty zrobisz? To jest siłownia tylko dla bogatych dzieci. Pom, pom. A masz szczery? O, stukotowaliśmy go! Wow! I teraz widzowie, bierzemy kolejną sztangę, czyli różową. Uwaga, pyk, 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 nawalamy. Nawalamy, dawaj. O, głowa mi zrośnie! To jest książka, czy co to jest? Dobra, nawalamy, 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 nawalamy. Ej, co jest? Ej, co jest? Dobra, rośniemy i to jak? Dobrze! Wow! Na. Teraz bareczki, teraz uwaga, plecki. Pyk, i teraz kurczę, klata. Zobaczcie, klata. Mom! Pięknie to leci, my jesteśmy już wielcy. I teraz spróbujmy wziąć tę sztangę, która była... Możemy, wow! To jest wszystko dzięki wam, widzowie, let's go. Dobra, spakujmy, pyk, 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 pyk. Wow, rośniemy i to w zastraszającym tempie, można powiedzieć. Dobra, pyk, pyk, pyk. Wow. Pięknie. Jest po prostu przepięknie. Wow, mogę powiedzieć, że troszeczkę wyżej skaczę dzięki temu. To jest mega spoczko dodatek. Dobra, to teraz bierzemy kolejną sztangę, czyli szarą. Pyk, o wow, to jest już, o, to jest już ciężkie. Ale dalej mogę to pakować, tak. Lecimy, lecimy, nie poddajemy się. Musimy pakować do 100 tysięcy kilogramów i wtedy będziemy idealni, żeby pokonać naszego tatę. Nie, nie będzie być większe do mnie. Amas. I teraz gdzie? Co to jest za chuderlaczek tam na dole? Hello? Jak tam na dole? Widać... Czemu ty jeszcze stoisz? Jaka ta pogoda na dole? Zima czy lato? Nieśmieszne. Amas. Dobra, ten. Zmierzam ci, bracie. Pyk. Pum. O, przepraszam, to było trochę za mocne. Przepraszam, łap to. Co to jest? Gościu, czy ty mi dałeś? Gościu, wypad z tym. Nie. Prawie mnie trafił, co za popaprany. On jest troszeczkę popaprany. Uwaga, czas na drugie. Ej, no, popaprany. Dobra, wyrzucę to stąd, wyrzucę to stąd. Nie, dobra, tak i jest. I trzecie. Co? O, wow. O, okej, okay, ja leżę. Ale pamiętajcie, widzowie, po każdej porażce można się wznieść do chmur. I teraz tak, biegniemy i ciągniemy. O, trzeba przyciągnąć te pióreczko na sam koniec, dobra. Czyli teraz tak, taktyka, pyk, robię w prawo, w lewo, okej, okay. To idzie szybciej. Nice, nice. Let's go, już biegnę praktycznie. Dobra, 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 przeciągam to. Okej, okay, i teraz do samego końca. Wow, let's go. I teraz to sprzedajemy. Uuu, i za to dostaliśmy 4 stręże. Więc całkiem spoczko. I zobaczmy. Pyk, teraz pyk, kolejne. Wow, staje się powiększy, pyk. I mamy to, wow. Jak my urośliśmy, to jest przemocarne. Okej, okay, zobaczmy, co jest kolejną. Co to jest? To jest orka. Trzeba ją zanieść do wody, tam, szybko, dobra. Lecimy, wow, ej, nawet daje radę. Ale jest trochę ciężkie, ale okej. Okay. Idzie? Wow, wow, dobra, najsowo, najsowo, dawaj. Biegniemy, jeszcze kawałeczek. Dobra, przyciśniemy i... wow, jest. Ale wiecie co, ja nie chcę jej sprzedawać. Ja ją uratuję, dam ją do wody. Pamiętajcie, jeżeli zobaczycie jakieś zwierzę, które jest niepotrzebnie na lądzie, to trzeba je rzucić do wody. Okej, okay, już zabieram się do wody. Spokojnie, pyk, i wracam do swojej rodzinki. Nice, wow. O, wow. Dostaliśmy siłę od Boga, dziękuję ci Boże za to, że pomogliśmy temu wielorybowi wrócić do wody. Dobra, pyk, 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 wow. Ale siła, co jest? To jest dopiero epickie. Ej nie, ja się zwiększam jeszcze, co jest? Na. Yo, wyglądam jak totalny pros. Ja już jestem większy od przystanku za chwilę, co jest? To jest po prostu popaprane. Okej, okay, i ostatnia rzecz. Co to jest? To jest większe ode mnie.
co jest? Hej, umiesz mówić, mordeczko? Nie umiem, Fajrot, pomóż, proszę, to ja! Sajbobek! O nie, Sajbobek to jest mój najlepszy przyjaciel, trzeba mu pomóc. Sajbobek, wszystko okej? Okay? Oczywiście, tylko ktoś mnie załatwił w ciele dinozaura! O nie, dobra, pomagamy mu, ale ja ledwo chodzę! Potrzebuję wielkości jeszcze trochę, dobra? Coraz to lepiej idzie, coraz lepiej, dobra. Wow, czekaj, Simon, powiększam się, wow, ciągnę cię! Dam radę, Sajbobek. W grupie siła, pamiętajcie, widzowie, jeśli macie takie przyjaciele jak Simon, to zawsze jest w grupie siła, co nie, Simon? Dokładnie tak, dziękuję, Firebobku. Spoko, dobra, uwaga, teraz zostawiam go i wow! A więc teraz, Fireo, ci dziękuję za przyjacielu, za ratunek. Aaa, co? Aaa! O nie, Sajbobek wybuch. O, napiszcie rest in peace, Sajbobek, ale teraz zbieramy tę oto wielkość, wow. Zobaczcie, co więcej się stajemy. Wow, co jest, jaki jestem wielki, dobra. W tym momencie uważam, że jestem w stanie pokonać mojego tatę i brata i się na nich zemścić. Dobra, jesteśmy pod domem rodzinki.pl. Tak, to jest fajny serial z YouTube'a. Dobra, teraz zobaczmy, czy tatuś śpi. O, tu go nigdzie nie widzę. Hello! Halo! Kopyta ci walo! Ej, tato, kto to jest przed domem? Chodź sklepać! Hej, to ja, twój brat! O, zdziwienie? Czemu ty taki duży jesteś? Jak to ty jesteś taki duży? Przecież to jest niemożliwe! Ja się tak nie wychowałem! Haha, ty mnie w ogóle nie wychowałeś! Jakbyś był dobrym tatą, to bym nigdy nie wykonał zmiażdżenia 3000! A macie! O, co ty robisz, synu? Synu, ratuj drugi, synu, halo! Chodź, tu też, ty nie uratujesz, nie, taty! Zobacz tam w ręce, uwaga! Cofnij się! Co to jest? Czy ty chcesz mnie rzucić, ty? Co jest? On się zrobił fioletowy! O ja! On się powiększa! Dobra, nie, trzeba szybko go zabić, zanim zaraza się zwiększy. O nie! Co to jest? To są jakieś haki! Ała! To mnie zabolało i to mocno. To boli mnie w serce, ale bracie, zniszczę twoje... nie mogę. Okej, widzę, dostałem lekko w papę, ale ja się nie poddaję. Oczywiście nasze motto to jest nie poddawaj się i wbijaj na fireout.pl. Ponieważ tam... Kto to jest? U Pakery wchodzi co na górę, dobra, chodźmy za nim. Zobaczmy, po co tam wchodzi, może on nam jakiś da tajemny przepis na zdobycie mięśni. Wow, co to za miejsce? Ej, gościu, co to jest? O nie, to jest moje miejsce, wypadł! chyba nie. Dobra, wyleciał gdzieś. Yo, czyli tutaj trzeba zdobywać to i wtedy my stajemy się więksi, okej. Dobra, zobaczmy, pyk. Wow, jak rośniemy, zobaczcie, ej, to jest mocne. Dobra, idziemy dalej, teraz zbieramy to, pyk. Zwiększyłem się. Teraz to, pyk. Wow, jestem większy. Dobra, teraz tu. Nice, ej, dobra, stajemy się potężni. Pyk. Pyk, pyk, wow, co jest, jesteśmy gigantami, my jesteśmy gigantami, la, i sobie śpiewamy czasami, la, zbieramy te rzeczy, dobra, pyk, ej, to jest jakiś brokułamen, dobra, weźmy go, pyk, ej, czuję coś, ja coś czuję, wow, jak przylepszenie, nice, teraz to, i teraz to, i teraz uwaga, ostatnie, pym, wow, mamy super mięśnie, dobra, never mind. Jak ty to zrobiłeś? Braciszek, ej, stój, bo ci przywalę, stój, nie ruszaj się. To ja ci przywalę, co jest, on silny, gościu, spokojnie, dogadajmy to, ej, czy ty chcesz mi karate jiu-jitsu zrobić? Nie. Mogę ci cieszę karate jiu-jitsu. To wygląda jak breakdance bardziej, ale dobra, robimy, bro, dobra, on jest za mocny, jeszcze uciekał stąd, widzowie, jestem za słaby na niego. Okej, widzowie, mam plan, chyba nie wykorzystaliśmy jeszcze Rainbow, tutaj tego hantelka, więc zobaczmy. Pyk, wow, chyba jeszcze nie używaliśmy go, dobra, to teraz czas go użyć, bo jestem gotowy, 3, 2, co jest, on działa epicko, wow, dobra, tracimy po więcej, lecimy po więcej, bo się nie poddaje. Co jest? Jestem gigantem! Porównajcie mnie do tego drzewa. Jakiś byłem taki mały, a teraz jestem ultra giga czadem. Tak, czy ja widzę w tym miejscu mojego braciszka? Zobaczcie, kiedy jest mały w porównaniu do mnie. Ale dobra, co on tutaj robi? To są moje urodziny, więc zdawajcie mi najlepszy prezent albo bęcki. No dobra, to ja ci daję... tutaj tego laptopa 3000, proszę. Co to ma być do jasnej ciasnej? Chcesz jak na siłownię przy to chodzić? To w bani! Co ty mi narobiłeś? A masz! Proszę nie, bo się zaraz zmiażdżę i będę za mały.
Okej, okay, miau, miau, moja kolej, miau, miau. Dla ciebie mam telefonik, proszę, taki słodziutki, kochany. Co to ma być to grimy szejcha jasnego? To jest telefon dla dziewczyn, a nie dla chłopaków. Miej się, amas. Ej, co jest? On wykorzystuje swoją siłę, żeby zniszczyć innych. Dobra, ale za chwilę... O nie. TNT. Nie, nie, na biednego pieska, stop! Stop, tego jest za wiele. Nie, nie, on wybuchnie. Bra, teraz przesadziłeś, bracie. Bracie, mam dla ciebie prezent! No nareszcie, przecież zapomniałeś! Ej, zaraz, czemu ty jesteś taki wielki? Aha, chodź tu, a masz! O, czekaj, się muszę go dogonić, on ucieka! Nie, taki prezent mi się nie podoba! Wracaj, gościu, zaraz się zgniotę! No nie, jestem za wolny, dawaj! Dawaj, miażdżymy go! O, wow, wywaliłem się, ale on się zmiażdżył, to jest najważniejsze! Nie, tego już zawalony jest zbyt silny, teraz trzeba streetować, masz to? Oczywiście, że mam! Ale zaraz, gdzie zapłata? Nigdy ci nie zapłacę, sknerusie! A więc teraz czas to wypić. Go! Oh my god, w końcu! Teraz jeszcze więcej! Let's go! Co jest? To czas się powiększył, będę najsilniejszy na... Był właśnie plan. Dobra, widzowie, muszę jakoś zdobyć siłę, ale jak? Co to jest? Czy to jest kruk level 30 z reklam Mafii Simulator? Znacie takie reklamy? O nie, czekajcie, a to jest TV Woman! To jest jego dziewczyna, dobra, musimy go pokonać! I wtedy dostaniemy mięśnie. Ej, ty, kruk level 30! Ha, ty nie masz za to szans, gościu, chyba cię coś poprało! A ja nie mam szans? To zobacz na to! A masz! Bum! O, wywalił się, co jest? I to w jakim stylu się wywalił, nice! I teraz nawalamy go, bum! 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 Wysadziłem go! Widzieliście ten wybuch? On chyba umarł już, tak. On chyba umarł, więc let's go. Ej, czy to jest pani? Ta pani, co ona chce? O, hej mały, może chciałbyś wyjść na jakąś randkę, skoro pokonałeś mojego chłopaka? Podziękuję, proszę pani, podziękuję. A masz! Gień! A, wybuchły mi nogi przez nią. No dobra, never mind. Dobra, idziemy szukać dalszych kruków do pokonania. Ej, widzowie, pokażę wam coś śmiesznego. Pamiętacie ten hatek, co na początku ciężko było mi go podnieść? Co to jest? To jest mniejszy niż mój palec. To jest jedyne, czym mogę pakować. Czyli ultra boży hantelek. Dobra, pyk, nawalamy, nawalamy, nawalamy. Uwaga, czuję upgrade. Wow, jestem ze złota. Co jest ze mną? Ej, dobra, widzowie, wiecie co? Żeby zdobyć ostateczny level i pokonać mojego brata, muszę wejść na to, ale tam mamy hantel za milion dolców. Wow, to jest przepickie. Dobra, więc teraz tak, wchodzimy po tych schodach, uwaga. I teraz to będzie nas jeszcze powiększać, co jest, jeszcze czuję się powiększany. Zobaczcie, ja się powiększam tak jakby lekko. Co jest? Dobra, wchodzimy. Wow! Mamy najdroższy hantel świata. Jedno spakowanie podobno może nas zmienić totalnie, okej? Okay? Złapałem go i uwaga, jedno spakowanie i rozwala cały świat. 3, 2, 1. Wow, chyba jestem odpowiedniej wielkości do rozwalenia mojego brata. O, jestem wściekły. Gigaczadem jestem. Gigaczad na... Ała. Wielka kulka się wywaliła. Dobra, idziemy po mojego brata w takim razie. Okej, okay, widzę mojego brata. Ej, bracie! Czemu ty jesteś taki duży? W końcu zemszczę się na tobie raz na dobrze. Chodź tu, nie uciekaj. 3, 2, 1. Coś nie, Roblox nie byłby darmowy i musisz kupić nawet chodzenie, oddychanie i skakanie. Oglądajcie do końca, żeby się przekonać. Łapka w górę oraz subskrypcja, jeśli nie chcecie, żeby Roblox był płatny. Nigdy. Okej, spróbujmy się ruszyć. Ej, co jest? Nie mogę chodzić. Klikam przy... To mi każe kupić chodzenie za 500 bobów. Najbardziej piękny minigra, jaką widziałem. Okej, uwaga teraz. Mogę chodzić, co jest? O mój Boże. Teraz ja nie mogę skakać nawet. Co? Mam kupić skakanie? To jest chore. Moje robuxy. Dobra, mogę skoczyć teraz nagle. No super. Wejdźmy, o. 99 robux, żeby jechać autem. To jest po prostu popaprane dla mnie, to jest popaprane. Pojrz, Mindtune Confused, masz ma 90 Robux i pyk, możemy jeździć autem, tak. Możemy jechać autem 60 na godzinę, no nieźle. Co jest z tym autem? Halo, czemu nie... Paliwo do tego auta.
Zdzierstwo! 110 Robux! Inaczej nie mogę jechać, zobaczcie. No dobra, chyba kupimy to paliwo, no bo ja chcę przejechać się jeszcze kawałek. To jest przepaprane. Brum, 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 brum. Ciekawe, co mi zaraz wyskoczy. No nie wiem, ej, co jest? Mam flying car? Latające auto za 188 Robux? No dobra, kupię, tylko dla odcinka, dla widzów, yeah. I dostałem takie coś, takie jakby skrzydła. Zobaczmy. To nie lata w ogóle. Dobra, spróbujmy się wybić w górę. Jestem skamowany, to jest dla mnie, że... O, działa! Co jest? Ohio. Auto na wsi mojej babci tak latały, wiecie? W Ohio. Dobra. I teraz uwaga, w drzewo. I w górę. Auto mojej babci. Siu. Trzeba zobaczyć jakieś kolejne rzeczy, co są do kupienia. Uwaga. Pyk. Czemu to jest coś czerwonego na sklepie? Uwaga, zobaczmy. Unlock this store. Możemy kupić, żeby wejść do sklepu? Musimy? Przecież to jest rozbój w biały dzień. Piszcie w komentarzu, to jest rozbój w biały dzień. Dobra. 200 Robux. Odblokowało się, dobra. Co to... Jesteśmy w sklepie za 199 Robux. I co, to jest wszystko płatne pewnie. A co jakbyśmy chcieli wziąć sobie tą wodę? O nie, 10 Robux? Przecież to jest rozbój. No dobra, kupię to. Czemu w tej lodówce są pistolety? Co to jest? What the... Ej, dobra, niby to mam już, ale nie wiem. Oh my god, zobaczcie, co dostałem. Skok do basenu, to będzie epickie, lecimy. Op, op. Co? Mam kupić skakanie z tego? Co to jest? To się nie odbija, dopóki ja nie kupię, to się nie odbija. O mój Boże, dobra widzowie, chyba muszę to kupić. To jest chore. To jest popaprane, dobra, kupujemy. 39 Robux, uwaga. I bo! Yo! Uwaga, skaczemy. Pyk! Jo! Haha! I auć! Co? Kup... Czekaj, co? Muszę kupić pływanie za 800 Bobux? To jest skam w biały dzień! Ja chcę popływać! Nie, no to jest... Jak to kupię, to będę mógł dopiero pływać? Przecież to jest poprane. To jest taki... Oni tak ściągają ci, deweloperzy. Dobra, muszę kupić Robuxy. To kupimy... 800 Bobux poszło! Oj, w końcu mogę pływać! Jezu! A! Co jest? Dobra, pięknie, mogę pływać, to jest wszystko... 800 Robux bardzo się opłacało wydać, żeby móc pływać, to po prostu mega. O mój Boże, ej, ale czekajcie, czemu ja nie mam spodni gaci? Co się stało? Ej, dobra, to jest jakaś przesada. Czemu zabrali mi spodni gaci? Czekajcie, ja muszę się ubrać, to jest ten. Sklep z ubraniami. Szybko, jak moja babcia. 89 Robux za ubrania? 89 Robux. Ej, jest bully teraz, nice, ubrania, to... Co jest? Oj, tańczą! Dobra, ja stąd wychodzę. Teraz widzowie, spróbujemy obrabować bank szybko. Bank! Napad na bank. Dobra, tutaj mamy kartę. Biorę kartę! Co? Muszę za nią zapłacić 100 Robux? To jest skam totalny! Ale dobra, widzowie, chyba muszę się poświęcić. Bra, spójrzcie na moją twarz, bra. Dobra, biorę 100 Robux. O, nie wierzę w to, co się tutaj dzieje. Dobra, pyk, mamy kartę. Dobra, idziemy, pyk. Mamy kartę, co to jest za karta, czemu ona się tak buguje? I teraz, co? Czemu to jest tyle kłódek? Kup klucz za 79 Robux. Przecież to jest kolejny skam. Ile ja muszę wydać, żeby obrabować jeden bank? Ale dobra, widzowie, kupię te klucze, żeby otworzyć te kłódki. Uwaga, 79 Robux. Ja zaraz wydam całą moją wypłatę z YouTube'a. Dobra, pyk, uwaga. O, dostałem klucze każdego koloru. Dobra, to teraz, uwaga, spróbujmy to potwierać. Pyk. O, jest, pierwsza padła, dobra, teraz różowa. Pyk, dawaj. O, jest, dobra, poszło. Teraz kolejny, dawaj, kolejny, dawaj niebieską. Pyk, pyk, zielona. O ja, otwieramy to. I teraz żółta na koniec, uwaga. O, i teraz używamy karty, żeby wejść do środka. Trzeba mi co chwilę Game Pass wyskakuje. Ale czekajcie, ja nie mam TNT, ja coś czuję, że to będzie płatne. Tak, to jest płatne. 199. Co ja mam robić ze swoim życiem? Przecież ja wydaję całe pieniądze moich rodziców. Dobra, wydaję 199 Robux, pyk. O, TNT jest gotowy. O, TNT, a! Dawaj. O! Zadziałało. Ej, co to jest? Nie, kolejny save. 100 Robux. Ja się czuję jak w jakimś, kurczę, Fifie. Ja się czuję jak w Fifie, wydaję tyle pieniędzy. No nie wiem, czy za 100 Robux opłaca się otworzyć ten save. No dobra, kupimy. O. Yes! Mamy kasę i nie mogę jej nawet wziąć, co za skam. To jest totalny skam.pl. Okej, widzowie, przekazałem się tutaj po spawnie i zobaczcie, co znalazłem. Trapdora. I uwaga, mamy tutaj... Co to jest? Top Secret Game Pass. 56 Bobux. Czyli dobra, otworzę to, tylko jak to kupię. Dobra, kupiłem. Co jest?
To się otworzyło! To jest sekretny pokój w Brookhaven. Dobra, zobaczmy, co tam jest, pyk. Ja muszę tu zejść. Aj! Mamy w tym pokoju. O mój Boże, to jest właściciel Brookhaven RP! A tu mamy przycisk do... Co to jest za przycisk? Czy to mi się wydaje, czy to jest... To jest detonacja Brookhaven RP! Ale dobra, nie klikam tego, a co to jest? O! Usuń właściciela Brookhaven RP! O nie, tego nie chcę robić, ale będę musiał. Spróbujmy, to jest tylko dla nauki. To jest wszystko dla nauki. Uwaga, klikamy. 80 robux, usunięcie go. What have you done? Co ty zrobiłeś? Teraz dostajesz banhamera? Czyli co, znika? O nie, przepraszam. O nie. Hello, hello, on znikł. Panie Wolfpacku, co pan zrobi? A czekajcie, czy ja dostanę teraz banhamera jakiegoś? Co to było? Ej, mam coś, mam jakiegoś hamera, ale on nic nie robi. Ej, mega. Ej, może jakoś dotknę, to mogę go zbanować, sprawdźmy. O, jest ktoś, dobra, uwaga, sprawdźmy. Pyk. O, ciała, to banuje. Dobra, teraz schodzimy niżej. I pyk, idziemy teraz do Nuka. Ja cię kręcę, 100 robux za Nuka. To jest rozbój w biały dzień, ale dobra. Klikamy, pyk. Ej, co jest animacja? Uuu, wow, co się tu dzieje? Aaaa, nie, to wybuchło, cały Brookhaven się rozwala. Ale tutaj widzę jakąś, zobaczcie, tu jest jakiś taki prostokąt. Podejdźmy, gdzieś tu może będzie coś, o jest, zobaczcie, secret 300 robux, czy to będzie tyle warte? To jest wypłata mojej babci. Dobra, no 300 robux, zobaczmy, pyk, o. Nie, czy to jest skam jakiś? Ej, dobra, coś tu się otworzyło. Safe Brookhaven. Tu chyba prezydent miał jakiś safe. Wow. To wygląda przepicko, widzowie. I pamiętajcie, zawsze oszczędza się pieniążki i to się opłaca. Czyli tutaj sobie oszczędziliśmy w save i mamy teraz miliardy, więc dobrze. To jak chciałbym pójść sobie tutaj na to pole. O, mogę kupić dom? Okej, 89 robux, całkiem spoko kwota. O, nice, ale to wygląda mocno, czy ja mogę... Ej, nie mogę tam wejść. To jest wielki ska... O, a teraz muszę kupić Unbana za 180 robux. Przecież to jest... Nie, ale widzowie, ja wydałem na ten film za dużo już kasy, ale dobra. Kupimy jeszcze 400 robuxów. Okej, kupiłem Unbana. Yes, w końcu mogę wejść do własnego domu. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie mikrotransakcji. Może mikrotransakcja na spanie, co? A, nie ma, dobra. Więc mogę spać normalnie, fajnie. Chociaż mam dom, super. Okej, a teraz mamy szkołę i ona jest zablokowana. Dobra, spróbujmy wejść. No nie, kup wejście do szkoły. Co to jest? Czy to nie jest jakaś przesada? No dobra, musimy kupić wejście do szkoły, pyk. O, możemy wejść do szkoły. O nie, bulerzy tu są, co to jest? Bulujemy cię. Ej, nie, oni mnie bulują, halo. Ej, mogę kupić ucieki od bulerów? Co to jest za Game Pass? Dobra, kupuję. A, ej, dostałem speeda. Co jest? Zobacz, jak jestem szybki, widzowie. Nie, zostawcie mnie, bulerzy. Oni mnie gonią. Szybko, szybko, szybko. Tu mamy jakieś skrzydła, co to jest? 600 robux, mogę im odlecieć. 700, dobra, kupuję to. No nie, 700 robux. To jest wypłata cała, o, dobra, mam. O, ja latam. Co jest, pierda, mogę kupić? Czemu tak, nie wiadomo skąd. Dobra, kupuję pierda, zobacz. Wow, jest pierd. Yo. Ej, dobra, widzowie, a co to jest tutaj na tym dachu? Czy to jest helikopter? Co, mogę kupić jetta za 139 bobux? No dobra, zobaczmy. Ach, muszę to kliknąć. Wow, mam jetta. Ej, dobra, ten Game Pass był opłacalny. 130 robux za takie co? Próbuję lecieć tym, ale jest dosyć ciężko. O! Jedziemy, uwaga. To jest piękne, że teraz mamy takie coś. I teraz uwaga, piję o pencil. I wow. I patrzcie teraz na to, uwaga, zrobię top red, jak Red Bull. Jak te nagrania z Red Bulla, uwaga. O, mnie z tym. Widzowie, zauważyłem, że tu jest jakiś Brookhaven cmentarz i on jest zablokowany, no nie mogę. O nie, płacić 99 bobux, żeby tam się dostać. I zrobię to, ponieważ zrobię to dla was, widzowie. Tak, jak Fero Junior. I co, odblokowało się, jest. O, ten grób wygląda dosyć sus. Czy coś tutaj jest? Coś do kupienia może? O, open coffin, otwórz trumnę. Dobra, otwieramy, zobaczymy, co tam będzie, pyk. O, otworzy. O nie, to jest właściciel Brookhavena. Mr. Brookhaven, revive 199 robux. Możemy go
Widzowie, czy wy sobie zdajecie z tego sprawę, że my możemy w tym momencie odrewajwować właściciela Brookhaven, Mr. Brookhavena RP. Dobra, robię to. 189 bobuks. 3, 2, 1, pyk. Kupione. Ej, nic się nie stało. O, ja cię kre... co to jest? To jest on? Co? Jesteś jakiś NPC, to mnie goni, a nie odchodzi. What the heck, widzowie, taka jest naprawdę popa prana totalnie. Ale dobra, co jeszcze możemy, kurczę, gdzie możemy wejść? Okej, widzowie, znalazłem coś takiego tutaj w tym miejscu i to jest kolejna ta... 99 Robux, sekretny pokój pod boiskiem, okej. To będzie mogło być całkiem hardkorowe. O jest, tu się coś otworzyło. Ej, co? To jest rakieta jakaś do wysadzenia Brookhaven chyba. I to jest przycisk, czy mogę kliknąć? Aga, ostatnią rzeczą to znalazłem admin commands, tutaj sobie stoi. Wow, i można kupić za 200 Robux komendy admina. Kupmy tego admina, zobaczmy co to będzie. Okej, zobaczmy, że jesteśmy admina. Wpisuję komendę fly misto. Aj, tak działa. Wow, mogę... Co tu się dzieje? Dobra, widzowie, nie wiem, co się dzieje, ale dobra, patrolujmy ludzi. Head size al 8. Wow, mamy duże głowy. To jest piękne, widzowie, ja to uwielbiam trollować. Uwaga, teraz wszystkim wysokość do 3, albo nie, do 10. Wow, zobaczcie, jest, oni są duzi, to jest przepiękne. I teraz size al na przykład 20. Wow. Piękne, i teraz spin al, czy będą się wszyscy kręcić. O, na, na, na. Co się z nimi dzieje? Oh my god! To jest mamo. Czemu wszyscy się tak kręcą? No sofia suma. Na sona hipsenki na simina lorda suma. I odlot w kosmos! Wow! Wbiłem sobie na Brookhaven i nic nie wygląda. Sas? Sas? Co to jest? Dobra, ja klikam play szybko. Gdzie działa mi play? Damy na przykład... O! Zobaczcie, kamerę na follow dałem. Patrzcie, ona tam stoi, no. Co ona tam robi? Ona mnie tu zatrzymała. No nie mogę jakiś kliknąć. Halo. Halo, no. Co? Ona się tepła, ona jest hakerem. O! Idziemy! Yes! Poszło nam, dobra. A teraz... Ona mnie dodała do znajomych. Bot number 1091. O nie! Zaakceptować czy odrzucić? O nie! Accept czy decline? Decline! O, i wysłała zaproszenie. Ona mnie jakoś resetuje. Dobra, widzowie, ja się boję. Dobra, decline, decline znowu. Ale się muszę z nią pogadać, to jest jakieś poprane. Ej, dobra, widzę ją, widzowie, ona jest w banku. Lecimy po nią. O nie, ona tam stoi, co jest? Ej, teraz tutaj? Dobra, wchodzimy i... No nie, gdzie ona jest? Może jest w tym, w sejfie, jakoś się zgliczowała albo skakowała. Jest tam, zobaczcie. Okej, spróbujemy się zbagować śpiworem. O, ona tam jest, no, nie mogę się tam dostać. Ej, czekajcie, ale to chyba dynamit wystarczyło. Tak, to wystarczyło dynamit. Bo Fireout jest wybuchowy. Uwaga, pyk, haha. O nie, ona tu jest. Ja się boję. Ja szukam znajomych. Tak napowiedziała, o nie. Widzowie, ja coś czuję, że ona nie szuka znajomych, tylko kogoś do zhakowania i zebrania mu robuxów. Ale to może być też moja tylko teoria, takie przypuszczenie. Dobra, widzowie, ja ją chyba zaakceptuję. Zobaczymy, jakie sobie jej prawdziwe... O, znowu mi wysłała. Dobra, akcept. Dobra, pytanie, teraz czy ona mnie skakuje? I co teraz? Co teraz? Dołącz do mnie! O nie, o nie! Nie, ona wyszła! No dobra, to co teraz? Spróbujemy do niej dołączyć. O mój Boże, trochę się boję. I wbiliśmy. Oh my god! Dobra, napisałem jej, czego ty ode mnie chcesz, babko? Wysłałam ci film. Jaki film? Jaki film? Okej, pobrałem ten film i mamy coś takiego. Spójrzmy to. Puśćmy. Te dziewczyny usuną ci konto w Roblox. O ja! Banbun Girls to dziewczynki, które wchodziły na gry i spamowały wiadomościami, następnie wchodziły na twoje konto. Czekajcie, Banbun Girls? Ja je kojarzę skądś. Czyli one spamowały wiadomościami? Jedna z nich dostała sprawę sądową, natomiast reszta nie została odnaleziona. Ale pokażę ci ich twarze? O ja! Dobra, zobaczmy atak hakerski Bunbun. Pisała do niej, we are Banbun Girls, we are strong. Te dziewczyny, one śpiewały, we are Banbun Girls, we are strong. We are Banbun Girls, girls sing along. Kryjmy to, uwaga. 3, co to jest? Banbun Girls to była trójka chłopaków, która udawała hakerów. Był to zaplanowany fake atak. Aha, czyli to był fake. Okej, czyli tu dowiadujemy się prawdy o hakerach. Okej, czyli Banbun Girls były fejkowe. A dobra, zobaczmy, kto pod tym stał. Ciekawe, kto ich twarze znalazł. Okej, jakiś chłopak. Kolejny jakiś chłopak.
I o, i kolejny jakiś chłopak. Okej, czyli oni we trójkę stali. No to nieźle. Ej, to chyba Simon w ogóle. Dobra, okej, czyli teraz kolejny. O, Tubers. O ja, Tubers to jest najgorszy haker. Obejrz film. O mój Boże, dobra, tam jesteś dalej. Kim jest Tubers 93? Okay. Jest hakerem Roblox, który zakował mi PSYTHY. O ja! Zobaczcie. No tak, pamiętam to, jakieś to nagrywałem o tym. Więc widzowie, jak pamiętacie te czasy... O Jezu! O ja! On skakował mi w City, pamiętam tą okazję. To było mega straszne. Teraz puszczę wam ja się potem bałem spać przez niego. Muzykę. I możecie sobie porównać ją do tej Tubersowej. Co? Czy to jest z tego? To jest jakieś bajki! O ja! Knosz? Snightin? Confused? Jezu, to jest chore! W lewym górnym rogu mamy przerobioną postać z kreskówki Zwyczajny Serial. Poza tym widzimy tylko jego skina oraz napis Tubers World Tour. Okej, okay. A teraz dowiemy się o nich prawdy, widzowie, więc zobaczymy, czy to naprawdę jest haker, czy nie. Uwaga, najpierw otwórzmy to i teraz to. Ekipa, która stworzyła Tubers, zadzwoniła do youtubera Craycraft i on wszedł do ich gry. Ej, kazali mu dołączyć na tą grę. To jest to. Zobaczcie na tą miniaturkę, to są te... Zobaczcie, są wróżkowie chrzestni. Dobra, dołączyłem. Uwaga, to jest rezydencja Fave'a, czyli tego kreatora tej gry, czyli Tubersa. Uuu, policja tu jest. Jezu, ja się boję, widzowie, jak ja dostaję haka na tym odcinku, to ja nie wiem, już nie wiem, ja chyba nie nagram filmów. O, to jest on, Tubers. Teraz tak na serio, to jest zły pomysł, żeby w to grać, bo jak... Ja teraz stracę konto już drugi raz w Robloxie. Dobra, ja wychodzę z tego, tam coś jest. Nie, ja nie chcę tu być, bo ja ryzykuję teraz swoim kotem. Ja nie chcę. Ja nie chcę stracić drugi raz fajną cika. Okazało się, że ta osoba stoi za tym atakiem. Uwaga. O! To jest Trollface chyba. Jak myślicie, czy to jest prawdziwe? Cool Kid to haker i na jego koszulce jest Team Cool Kid, okay. I przez to osoby, które dolaczały do jego grupki, dostawały admina w każdej grze i czekajcie, admina w każdej grze? Ja chcę to. Problem był bardzo duży, okay. I przez to Roblox go zbanował i zablokował. Podobno Cool Kid ma powrócić już niedługo, więc uważajcie. Cool Kid używał specjalnego skryptu nazwanym Cool GUI. Dzięki temu, Cool Kid mógł z łatwością zacząć swój proces hackowania Workatę The Pizza Place. Workatę The Pizza Place, moją ulubioną grę dzieciństwa? Pokażę film, który potwierdza dzień, w którym Workatę The Pizza Place została zhakowana. Co? O Jezu! Jezu! Jak on to zhakował? Zobaczcie, widzowie, to jest pokrane. Workatę The Pizza Place, moje grze dzieciństwa. Ja się najbardziej obawiam, widzowie. Teraz zobaczmy, co tutaj się kryje za tym. Uwaga, pyk. Uuu, pod żadnym warunkiem nie dołączaj do jego grupy. O ja, ciekawe czemu? Wiecie co, widzowie, ja chyba dołączę. Jest w tej grupie, czyli Team Cool Kid. Okej, okay, dołączmy. O ja, Cool Kid Meeting, czyli spotkanie z Cool Kidem. Ja, to jest Whip City z tych czasów, co jest hakował Tubers. O ja, Alex Newton, to chyba też jakiś haker. Co? Albo to jest administrator Robloxa. Honey Nick Han? Jest detektywem. Ale nie, tutaj nic nie widzę. Ciekawego, więc dobra, wróćmy. Okej, okay, więc teraz zobaczmy prawdziwą historię. Uwaga, pyk. Co to jest? O? Ja. Według plotek, Cool Kid pracował w Robloxie i oszukał Dawida Wazuckiego. Miał 22 lata. Okej, czy to jest właśnie Roblox, ten go szukał i pracował w Robloxie i założył swój kotu. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwe. W internecie też nic nie znalazłem, ale podobno to jest pracownik Robloxa. Może, nie wiem, może nie oszukał. Wow, to jest jego twarz. Jeśli to jest prawdziwe, to ja nie wiem, Cool Kid naprawdę szacuneczek, naprawdę szacuneczek. Dobra, uwaga, idziemy teraz do kolejnego. Ważna informacja dla graczy Brookhaven. Okej. Na pewno już o tym słyszeliście. No, nie słyszałem. Chodzi o to, że od niedawna w Brookhaven pojawili się hakerzy. Przykłady. O ja! Wyobraźcie sobie, że... Jeśli zignorujesz... Wyobraźcie sobie dostać Game Pass z Samarą Morgan. Wyobraźcie sobie dostać zaproszenie z tym dzieckiem z epoki lodowcowej. Jeśli zignorujesz zdjęcie haker, będzie to wysyłał, dopóki nie zaakceptujesz. Jeśli zaakceptujesz, to dostaniesz telefon lub jumpscare'a. Jeżeli klikniesz w zdjęcie, które haker ci wysłał, okay, i dostaniesz telefon, to zaczną do ciebie dzwonić dziwne numery. Widzowie, tu nie ma żadnej historii, więc idziemy dalej. Ja nie wiem, co to było. Trzeci portki, ale nie, wydaje mi się, że tam to było fejkowe. Rondo, ja go znam! To jest mega stary gościu. Tutaj jest Roblox od jakichś lat, gdzie moja babcia się urodziła. Babka najlepsza się urodziła. Okay? John Doe był testowym projektem Robloxa, natomiast pewnego dnia został, okay, zhakowany i był używany do złych celów. Co? O ja, dobra, to dołączył do niego. O nie, on hakuje mojego... Co? John Doe jest prawdziwy, on pisze. No dobra, to teraz zobaczmy, co tutaj się kryje za tym, pyk. O,
Nic? Okej, okay. A tutaj historia. John Doe okazał się być dorosłym informatykiem. Zobaczmy, co jest pod jego maską. Pyk. Uuu, pan informatyk. Dobra, teraz kolejny. Co to? Najgroźniejszy hacker na Roblox. O, maga. O nazwie lubię jeść kupę przejmuje Roblox. Co? Lubię jeść kupę? A to nagranie, jak to nagranie... wyglądają jego chacki. O, bre, bre. O! O nie! On skakował, że robi kupę! Nie grajcie w grę Sus Amogus i nie upuść mydełka. O nie! Nie upuść mydełka! Co jest? Dobra widzowie, ja się go boję, to jest najgorszy haker świata. Dobra, zobaczmy, co jest napisane. Kupa haker to haker, który był zwykłym prankiem i używał admina. I czy mamy tego twarz w ogóle? Uwaga. O, Sigma! Namy sumery, mery, sumery, e, o, u, asmy, a. Aaaa! Jezu, jak ona mnie straszyła! Oh my god! Okej, to zobaczmy najpierw film. Na Roblox atakuje ludzi, jego nick to Night Watcher. On wychodzi w każdą niedzielę i jeżeli będziesz się patrzeć w jego oko na brzuchu zbyt długo, to on cię schackuje. Co? Ej, dobra, to był popaprany. Hop, tutaj jest, tu mamy jego zaraz twarz i tak. Zobaczmy tu, pyk, pyk. Ale jeszcze przed, zobaczmy jego konto. Jest tutaj, o ja. Zobaczmy, czy ma jakieś gierki. Ma, widzę się, nazwana jest gierka. Dobra, zobaczmy. Okej, jesteśmy na jego gierce i teraz. A! Co to jest? Co to? Ej, zostaw, to jest jego oko, nie patrzcie się w jego oko. Nie patrzcie się nigdy w jego oko, nie patrzcie się w jego oko. Bo was tu sunie, to było na filmie, że nie wolno się patrzeć w oko, dobra. O, a co to? O, o, może to kliknąć? Co tu się dzieje z tym? Oh my god, Krycraft skakował tą właśnie panią i ona chciała pobić dzieciaczka. Dobra, teraz zobaczmy, jest pod twarzą Night Watcher. Krycraft! Oh my god, czekajcie, czy to było zrobione przez Krycrafta wszystko? Cie, Night Watcher to haker stworzony na live przez amerykańskiego youtubera Krycrafta. Aaa, okej, okay. Kolejny. Jeden razy jeden. Jest dobrze znanym hakerem z Robloxa. Oh my god, on skakował kryce ten, Natural Disasters. Ej, według mnie ten hack jest bardzo, bardzo spoko, jest taki memiczny. Dobra, zobaczmy. Ojo, zobaczcie, wszędzie są główki jeden na jeden, na jeden, na jeden. To mega stary w ogóle jest, bo to są jeszcze questy. Zobaczmy w takim razie jego prawdziwą twarz, albo przed tym, zobaczmy, kto to był. Jeden na jeden, na jeden, to był bot stworzony przez pracownika Robloxa? Co? On ich oszukał? Ja też chcę pracować w Robloxie i mieć free Robuxy. Dobra, przez pracownika Robloxa. Nie był hakerem, tylko adminem. Bawił się komendami, a ludzie myśleli, że to haker. A, okej, okay, czy to nie był haker nawet. Pytanie, czy mamy jego twarz, uwaga. Nie mamy, nie pokazali jego, czyli nie udowodnili, kto to jest. O, haker, który nazywa się Explorer, okay. Elizabeth. Explorer Elizabeth. Ma zainteresować Robloxa, okay. 1 lipca 2022 roku. O, kanał. Zlicza codziennie do włamania na Roblox. O lol, się włamuje na Robloxa, Jezu. Dobra, to zobaczmy jej story w takim razie, uwaga. Albo czekajcie, zobaczmy jak ona zobaczmy jak ona hakuje Robloxa, uwaga. O my. To jest, to jest w realu. Co jest? Okej, więc zobaczmy tak trzy historię i jej ten. O, ona tu hakowała bacona, okej. Elizabeth Explorer to hakerka, która skakowała ponad 1 milion graczy. Oh my god, 1 milion to jest mega dużo. Dobra, uwaga, zobaczmy. Nie, to jest ona, naprawdę? Ja myślałem, że to jest jakieś dziecko pod komputerem, ale dobra. Zobaczmy kolejny. O, ja już znam tą hakerkę. My już ją znamy. Co ona przeskrobała? Z hakerem i joderem. Umawia się z wieloma użytkownikami. Co? A gdy ktoś się odmówi, będzie próbować zbanować konto tej osoby. O ja! Znaleźć jej adres IP. Co? Mój adres? Wejdziemy na główne konto Jenny, czyli Agir Jennifer, ujrzymy na jej profil. Ja mieszkam w Ohio przecież. Wejdziemy i potem. Okej, teraz trzeba wejść na jej profil. Na górze wyskoczy nam straszny error. Okej, czyli tutaj na jej profil i tutaj potem do jej gry, okej? Wow. Zobaczmy, co mu wyskoczyło. Eś? Eś, tutaj po jakiś ten? O mój... Jezu! 7 i 8. Co? Dlatego wiadomo, że w tych dniach Jenna się pojawi. Okej, więc jesteśmy na tej grze Jenny. O, co tutaj jest? Uuu, to chyba właściciel Jenny został zabity, dobra. Zobaczmy, co tutaj jest dalej. Te strzałki. Danger, uważaj! Chyba tam, gdzie na filmie trzeba. Uuu, tędy, okej. Okay. Pyk, 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 pyk po tej górze. I mamy tutaj... ten cave'ik. Dobra, jak mi wyskoczy jumpscare, to ja nie wiem, co ja zrobić. Ja się trochę boję, że ten jumpscare mi wyskoczy. Uwaga!
Klikamy, zaraz zobaczymy, co nam wyskoczy. I... A, no jest jumpscare, wiedziałem, no! Co to ma być? Nie, sajbobek tu jest. Dobra, teraz tak. A jej twarz to chłopak i okazała być się fejkowa. A, okej, okay, dobra, S. Czyli to jest ona, Ezunia. Dobra, idziemy do kolejnego. O, ja znam tego hackera, on jest proser. Draco Sword Master. Draco Sword Master, okej. Okay. Był użytkownikiem, który dołączył na Robloxa we wrześniu 2006 roku. Ono zostało jednak zlikwidowane w kwietniu 2012 roku. Draco Sword Master. Draco Sword... On uzyskał panel administratora w Roblox Security. Okej, okay, czyli tak, zobaczmy sobie tutaj i to. Uuu, on uderzył Robloxa i Draco był prawdziwym hakerem. I zobaczmy jego twarz, uwaga. Pyk! Co? Czemu on wygląda jak Ryszard Tydraniu, oddawaj mój rower? Ryszard Tydraniu, oddawaj mój rower! Zostaw lajka i suba, żeby Ryszard oddał paniusi rower. Cryptid Puppy, o ja! Dobra, czyli to jest hakerka z TikToka, zobaczmy. Czekajcie, zanim zobaczymy jej twarz. Wow, ale to są zwykłe haki, to nie jest jakiś super haker. Więc zobaczmy twarz tej fejkowej hakerki, uwaga. Oh my god, według tej gry to jest jakaś straszna osoba. Okej, okay, kolejny Vivian Hacker. Okej, okay, teraz zobaczmy tego pana. O, i teraz ostatni. O, okej, widzowie, czyli zobaczyliśmy każdego. I co teraz, pani bot number? Sakuje twoje konto. Nie, zostaw mnie, wychodzę z tej gry, blokuję tą osobę. Jak was ktoś wkurza, to po prostu ją zablokujcie. I tyle, i zobaczcie, zniknęła mi. Więc do widzenia wszystkim widzowie. I bajo jajo.